Słuchani, 31 maja i 1 czerwca odbędzie się konferencja w Katowicach, w której będę głównym mówcą. Myślę, że warto tam być, dlatego że będziemy spotykali się tam po to, żeby słyszeć głos Ducha Świętego, po to, żeby słyszeć, co On do nas mówi. I myślę, że będzie cudownie, dlatego że gdy ludzie są głodni, głodni tego, co Bóg mówi do nas, głodni Jego chwały, głodni Jego woli, to Bóg na pewno nam to objawi. Także zapraszam was bardzo. Pozdrawiam. Kolejny dzień, gdzie możemy obracać Bożą Chwałą, i tak naprawdę zobaczcie, że każdy człowiek, czy mu się podoba, czy nie jest duchowy, i chce obracać chwałą. I efekt jest taki, że jeżeli człowiek w tym się pomyli, jaką chwałą obraca, to będzie płacił okropną cenę za to. My nie możemy w tym się pomylić, dlatego, gdy ludzie są cieleśni, oni nie wnikają, jaką chwałą obracają, bo nie rozumieją tego. Po prostu człowiek cielesny kręci się tylko w koło cielesnych rzeczy i nie ma pojęcia, co wykonuje w duchu. Stąd ludzie są rozczarowani po jakimś czasie, co się, co się z nimi dzieje, tak? I my wiemy, że w świecie jest więcej porażki, niż nam mogłoby się wydawać i zazwyczaj człowiek z tą porażką, tą porażką jest zaskoczony, no bo nie planował. Znacie te przysłowie, nie tak miało być, albo nie tak się umawialiśmy, no nie? I jak myślicie, jak... Przykładowo, nie wiem, w, w założeniu na przykład biznesowym, ktoś zarabia pieniądze i obojętnie, czy mu się udało, czy się nie udało. Jak myślicie, czy ludzie generalnie pieniędzmi są mile zaskoczeni, czy mile zrujnowani? <grym> Jak myślicie, że świat po prostu y, jest szczęśliwy poprzez posiadanie pieniędzy, czy jakbyście zobaczyli, gdzie idą tragedie i tak dalej, i tak dalej. I my wiemy, że to nie kwestia jest pieniędzy, kwestia jest, że człowiek. Tak był zaślepiony pieniędzmi, że nie wiedział, co wykonuje w duchu, gdzie się łączy, z kim się łączy, nie miał żadnego pojęcia. Jeszcze nikogo pieniądze nie zabiły, ale z kolei te moce, które człowiek uruchomił, już tak. I tak samo jak myślicie, czy na przykład y, tyle się w siecie mówi o miłości, nie, że ludzie żenią się za mąż wydają i generalnie świat jest szczęśliwy, chodzą, robią takie parady, że my po prostu jesteśmy zakwitliśmy w miłości, y, że w rodzinach jest spokój, radość, wszyscy są szczęśliwi zadowoleni. Tak to wygląda, czy raczej większość ludzi jest, jest zarówno z pozycji pieniądza, jak i rodziny niemile zaskoczona, że to nie tak miało być? Jak myślicie, czego więcej jest? Zadowolenia czy niezadowolenia? Hmm? Coś, tam, coś, tam. coś tam, coś tam. Czyli generalnie że są rozczarowani, tak? A dlaczego tak się dzieje? Bo nie wiedzieli, z kim żyją przez wiarę, co uruchamiają w swoim życiu. Nie mieli pojęcia. Tak samo, jak myślicie, starsi ludzie kończąc bieg swego życia, każdy może z nich powiedzieć... Moje życie to jedno wielkie zwycięstwo. Czy na koniec już nawet często nie ma z kim rozmawiać? Skopany człowiek, zniszczony. Czyli generalnie ludzkość jest zaskoczona tym, co dokonali ludzie w swoim życiu osobistym lub w jakichś grupach ludzi. Dlaczego tak jest? Jest wyraźnie zapowiedział, że jeżeli człowiek nie będzie rozumiał, co robi, nie będzie miał poznania, nawet nie będzie wiedział, jakie moce wyzwala w swoim życiu. Nie będzie miał o tym zielonego pojęcia. I dlatego poznanie polega na tym, że ty orientujesz się, jaki twój ruch powoduje, bo to ty i ja wyzwalamy moce nad sobą, diabelskie lub, yy, lub Bożo, bożą moc. Nikt inny. Oczywiście, że ci diabeł przyniesie winnych, ale to ty albo ja uruchamiamy w swoim życiu bożą moc, czyli boża miłość, która płynie do nas, lub diabelskie siły, które nas po prostu rujnują. Oczywiście, że każdy z nas był przekonany, że to coś yy, uderza w nas, jakiś pieniądz, jakaś osoba, i tak dalej. To rzeczywiście jest nieprawda. To, co w ciebie uderza na pozytyw lub negatyw, to jest tylko i wyłącznie Twoja wiara. Tylko i wyłącznie Twoje podejście do tego, nic więcej. Inne osoby do tego nic nie mają. Dlatego to szukanie winnych na siłę w ludziach jest bardzo modne, dlatego że to zakrywa prawdziwą diagnozę, że po prostu człowiek nie umie. Zwyczajnie nie umie. Znacie te przysłowia, że <noise> jak ktoś, ktoś na przykład uderzy samochodem w drzewo, to gdzie są rodzice tych, co posadzili tu drzewo? No nie? To tak się szuka winnych, no nie? Zawsze. Dlaczego to się dzieje, tak? Już nie powiem. Ten kawał z przysłowiową blondynką. Sorry, dziewczyny, które mają blond włosa, bo może dziś masz pecha, bo się przefarbowałaś, nie? Że trąbiła na drzewo i nie, nie zeszło. Zawsze... Ty masz władzę, którą Bóg ci dał i tak jak wiedziesz w kłopoty albo w sukces, tak ty będziesz miał. To ty wjeżdżasz. To ty wjeżdżasz. Rozumiesz? Bez sensu byłoby przyjechać samochodem pod garaż i napychać garaż na samochód. No bez sensu. To samochód powinien wjechać. I jeżeli ci nie wyjdzie i przelecisz na wylot, no to jest twój problem albo będziesz wieżał przy zamkniętych drzwiach i tak dalej, i tak dalej. Pomyśl, ja, jako człowiek dziś tendencję podjechać pod garaż, zawalić samochodem w drzwi zamknięte albo w jakiś próg zahaczyć i składać reklamację do producenta samochodu i do producenta garażu. To jest powszechna praktyka. No, pomyślcie, jak byli się permanentnie wściekli, to czy przyszło Ci do głowy, jak byłeś cielesny, że to jest Twoja wiara, czy od razu miałeś całą fakturę wad winnych? pozycja na pozy albo jeden ktoś Cię dobijał, albo kilka pozycji Cię dobijało. To powszechne jest, zgadza się? I spyta, jak człowiek idzie tam zmarnowany i on Ci powie, tak, nie mam zielonego pojęcia, wjeżdżam w diabła i mam problem. Nie, nikt Ci tak nie powie. Każdy będzie miał winnych. Dlaczego się dzieje, że ja jestem smutny? Dlaczego się dzieje, że mi nie idzie? Dlaczego się dzieje, że nikt nie uznaje mego namaszczenia? To jest też dobre. Dlaczego tak się dzieje, że mi nie idzie? I zawsze jest jakiś winien. Ktoś jest winny, ktoś jest winny. Zobaczcie, też to ciekawa jest sytuacja. Pamiętacie, jak często dajemy ten na przykład Dawida, który uciekał od Saula, no nie? I czy on, pomyślcie, Saul rzucił w niego dzidą. Potem już, żeby nie było, że to pomyłka, całą armię ściągnął na niego i cały czas go ścigali. Dzień i noc, rozumiesz? Dzień i noc. I Dawid wiedział, że jak popełni błąd, to go zatłuką po prostu, nie? I zwróćcie uwagę... Dlaczego, gdy Dawid mógł go zakilować, to nie zrobił tego? Bo wiesz co? Bo Dawid nie czynił Saula winnym za to całą sytuację. On, 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 on nie był zdruzgotany z tego powodu, że to Saul był winien. Wiesz, co było ponad tym wszystkim? On chciał znaleźć się w Bożej woli. I on, on miał takie myślenie. Bóg, jakby nie było... My wiemy, że historia ta była złożona, że to ludzie chcieli, ale to Bóg ostatecznie powołał tego Saula na króla, tak? I zwróćcie uwagę, i Dawid wiedział, że jak Bóg go powołał, on nie chciał przejąć sprawy w swoje ręce. Ale co by było, gdyby Dawid się zademonił i stwierdził, że ma doły, zjazdy, zwiechy? Pomyślcie, czy to byłoby wiarygodne? Przez Saula. Pomyśl, siedziałby Dawid ileś tam dni ucieczki, jakiś, wiesz, głodówek, no to tam nie było, wiesz, kamperowa wycieczka, no po prostu dramat. Uciekasz, uciekasz, żeby przeżyć, <grym> rozumiesz? Uciekasz, żeby przeżyć. Nie uciekasz do lepszych krajów, tylko uciekasz, żeby przeżyć, bo jak nie będziesz uciekał, to cię po prostu zabiją. I zwróć uwagę, on nad to mógł to sprawę zakończyć, no bo trzymał Saula nie raz w ręku, mógł go, mógł go zabić. Nie zrobił tego. Dlaczego? Bo ponad wszystko on respektował Boga. Czyli zobacz, on nie czynił winnym Saula. Po pierwsze, nie miał za co, bo nie był mega zdolowany. On trzymał się w każdej sytuacji Boga i on wiedział, że jak Bóg go wybawi, to wybawi. A jak nie wybawi, to nie wybawi. On nie zamierzał przyjmować sprawy w swoje ręce. Pamiętacie, trzech, którzy nie upadli przed, przed posągiem. Oni powiedzieli, jak Bóg zechce, nas wyratuje, jak nie zechce, to, to nie zechce. I wszystko. Ale oddali sprawę, a mogli wziąć w swoje ręce, po prostu paść, nie? Mogli wziąć sprawę w swoje ręce i siebie uratować. Paść po prostu. Ja myślę, że ilu chrześcijan by zrobiło w ten sposób. Panie Jezu, ja cię czczę, ale wiesz. No, znacie ten kawał, nie? I'm sorry, winę tu business is biznes. Nie znacie tego kawału? Dobro, to przesłuchajcie starsze lekcje. Będziesz szukał teraz dwie doby, gdzie to było. Rozumiesz, ilu, ilu chrześcijan po prostu wypiera się Boga na każdym kroku. Ja jestem ciekawy, jak, jak my naruszymy twierdzę diabła i naprawdę przyjdą prześladowania, coś tam, jakieś przebunkiwania, to śmiechu warte, ale jak naprawdę przyjdą prześladowania ciekawo, ilu, ilu tu po uciekach szczury. I zobacz, Dawid nie brał sprawy w swoje ręce. On po prostu nie zamierzał. On byłby wiarygodny, gdyby mówił, co to za życie przez tego Saula? Byłby wiarygodny? Co to za życie przez tego Saula? Wiesz, jego ja nie ma w domu, rozumiesz? On cały czas gdzieś tam, w drodze, po prostu tu Saul, to on tam, no? nie? Saul tu, to on tam, no, po prostu, żeby przeżyć. Mógłby powiedzieć, że przez Saula ma trochę zepsuty życiorys? Mógłby, czy nie mógłby? Ale nigdy nie brał tego w swoje ręce. I zobacz, tak samo. I mógł, mało tego, Bóg mu dał okazję, żeby przejął to w swoje ręce i sam to zakończył. Nie. On, I nawet pamiętacie, jak przed gostek, który tam rzekomo zawił Saula i tak dalej, to Dawid po prostu na to nie zgadzał się. Ty dlaczego, dlaczego dosadziłeś łapy? Dlaczego to zrobiłeś? Bóg go wziął, to Bóg go mógł odwołać. Koniec, kropka. Czyli ponad wszystko, co się działo, on pilnował się Boga. A zobacz, ile ludzi chodzi chrześcijan, po prostu, ja, bo przyjdę, ja, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to, tam, to by jestem zdenerwowany. Bo żona, bo mąż, bo finans, bo to i burczy pod nosem. Całkowita, totalna odległość człowieka od Boga, całkowite związanie z demonami i burczenie, ciągle burczenie. Wiesz, dlaczego człowiek burczy i narzeka? Zgadnij dlaczego. Bo siedzi z diabłem. Wiesz, dlaczego człowiek nie ma służby, dlaczego słaby namaszczenie jest, albo w ogóle go nie ma, bo siedzi z diabłem. Jest tylko jedna przyczyna. Nie ma innych przyczyn. Biblia mówi, bój to czym, nie z, i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, i czościami. Wiesz, nie najbardziej rozwala, jak może siedzieć gdzieś tam w Polsce człowiek w kościele, rozumiesz, brąszyć coś tam w ostatnim rzędzie i mówić, że on przez nie jest tutaj wielkim wodzem, i tego, i już rozumiesz, że Duch Święty się zgadza, wszystko się zgadza, tylko jakiś tam, nie wiem, lider, pastor, czy ktoś tam nie pozwala człowiekowi rozwijać skrzydeł. No przecież to śmiechu warte jest. I, i wiesz, no, jakie to są owoce? No pomyśl, jakie to są owoce? Ty wierzysz, że Bóg chce Ciebie gdzieś wsadzić i jakiś ziutek, ty, ty, ja czy tam ktoś inny przeszkodzi temu? Ty wierzysz to? Ty wierzysz to, że jak Saul był odwołany od króla, a Dawid był powołany na króla, to wierzysz, że Saul mógł to zastopować? Właśnie taki był przykład. Saul to próbował zastopować. Jak myślisz, po co on Dawida ganiał? Jak myślisz, po co on ścigał go? Bo on chciał wbrew Bogu utrzymać się na stołku. Za wszelką cenę. Dlatego chciał go zakilować. A Dawid, co by nie było, za wszelką cenę chciał być w Bożej woli. Wiesz, wiesz o czym to świadczy? Że jeżeli skłaniasz się ku Bogu, Biblia mówi jednoznacznie, od razu Bóg jest przy tobie i od razu jesteś zadowolony, od razu jesteś pełen miłości i kochany. I On od razu pcha cię do przodu. Ja nie mówię może od razu, tylko prawda jest taka, że w uczniostwie jest tak, że człowiek jest skierowany na diabła, diabeł go tnie, rąbie i tak dalej. I w trakcie uczniostwa człowiek wyplątuje duch święty człowieka z, z diabelskich rzeczy. Ale de facto docelowo ma być tak, że jeżeli ci coś jest niedobrze i jesteś rąbany i w środku masz problem, to znaczy, że diabeł całkowicie jeszcze do ciebie ma dojście i robi tam z tobą, co chce. Możesz z tym coś zrobić, możesz uczyć się, żeby żeby zablokować diabła, a tak naprawdę to ty w diabła łapy łazisz. I problem polega na tym, że jak uczymy się, to my umiemy nie pójść do diabła i umiemy pójść do Boga. Wiesz, jak ktoś ci powie, iść do diabła, to ty możesz mu powiedzieć, ty, nie bardzo ja z tym diabłem, wiesz, ja bardziej chcę iść do Boga. Wiesz, czasami łażę do tego diabła, bo nie umiem jeszcze, nie? Jak chcesz zobaczyć, jak się chodzi do diabła, to zobacz na swoje priorytety, bałwany. Do, tak jak się idzie do bałwanów, to jest to sama kiesza do diabła. Czyli do tych wielkich priorytetów, które zagarniają życie całego, całe życie człowieka. I w tym jest problem, bo właśnie przy bałwanie, przy otwarciu serca na priorytet wyzwalamy demoniczną moc i wtedy nam jest źle. I powiem Ci, że nawet bałwana nie oskarżaj wtedy, czyli to może być Twój mąż, Twoja żona czy pieniądze. To Twoje podejście i Twoja wiara powoduje kłopot. Nic więcej, nic więcej. Żaden Saul, u Józefa żadni bracia, u Józefa żaden nadzorca więzienia, gdzie on niesłusznie siedział. To pomyśl, gdy Józef siedział w więzieniu, tak po pierwsze, w ogóle był niewolnikiem, niewolnikiem, zanim był w więzieniu, nieuczciwie. <grym>, to być uczciwie niewolnikiem. No, bo on był nieuczciwie niewolnikiem, bo był sprzedany. Potem był nieuczciwie e, skazany za to, co, czego nie zrobił, rzekomo za gwałt, tak. Siedział w więzieniu, czyli nieuczciwie, i zwróć uwagę, jestem przekonany, że on respektował Boga i wiedział, że się nic nie wymknęło z podłożej kontroli. Rozumiesz? I Bóg przez to cały czas go nadzorował i mógł go prowadzić cały czas dalej. I my możemy powiedzieć, że sprawa docelowa, to była jak on tam po prostu już był y, władcą i rządził Egiptem. Można powiedzieć, nie. Nie. Nieprawda. To nie była sprawa docelowa. On cały czas był z Bogiem. On cały czas, co by się nie działo, był z Bogiem. To nie było tak, że on w więzieniu był bez Boga i Bóg go tam chodził pod więzieniem i go szukał. Józek, ja przyjdę po ciebie. Józek, wiesz, na razie ja tu nie mam dojścia, bo trzy drzwi zamknięte, wiesz, ale ja tu pokombinuję i przyjdę. On tam w tym więzieniu już siedział z nim. Wiesz dlaczego? Zobacz, gdzie nie Polas, tam było wszystko do przodu. On cały czas, zobacz, on nie chodził po więzieniu i no, jejku, tragedia, to, to, jaka to sprawiedliwość, mieście to, jaka to sprawiedliwość, tu, tu, tu ojciec nie wie, gdzie te potworki mnie wyrolowały, wszystko źle. Jak Józef chodził, ty patrz, a u nas w kościele czasami patrzysz na człowieka, burczy ty, burczy, bo mu tam, nie wiem, Dajmy, gdzie były takie prześladowania, których nie mogłeś przejść? Ostatnio mieliśmy prześladowania tego Leda, pamiętacie? Tak się zapalił, niektórzy, tragedia, po prostu uciekać, nie? Ja, ja wiesz co, jak myślę, jak taki Józef teraz, gdzieś tam jest w Bożej obecności i na przykład patrzy na niektórych chrześcijan, to ręce opadają. Albo wyobraź sobie, jak Dawid patrzy na ludzi, którzy siedzi ktoś... Narzeka w kościele, siedzi, brącha tam, bo, bo tam jakiś lider mu nadepnął, albo tam ktoś mu nie pozwala rozwinąć skrzydł. On Taki duchowy jest. Nie? Pomyśl. Jak, jak ci giganci mogą patrzeć na takich ludzi? Rozumiesz, siedzieć po uszy w diable z nosem zadartym do góry i oskarżać wszystkich dookoła swój stan. To jest powszechne, nie? W naszym kraju to jest mega powszechne. Diagnoza jest prosta. Pamiętaj, jeżeli rozumiesz świat duchowy, chociaż troszeczkę. To wiesz, że wszystko dokonuje się między tobą, Bogiem, tobą, diabłem. Wszystko inne to pionki. Jeżeli tu nie rozegra się na tej linii nic, a ty uważasz, że to się rozgrywa na linii ty, człowiek, ty, pieniądz, ty, bałwan, no to ty nic nie rozumiesz. Jesteś zamknięty w świadomości swojej, nic nie rozumiesz. Dlatego Biblia od razu, dlatego uczniostwo, które mamy w kościele, ono wyrywa nas z nieświadomości. Dziś pytasz człowieka, czemu ty burczysz pod nosem? Bo, bo, bo bojąci ci tam ludzie tego. A Biblia mówi: Nie z, z ciałem walczymy. Ale co to go obchodzi? On przyjdzie na uczniostwo, się nie zgodzi z tym, i następnym razem już nie przyjdzie. Bo on jest przekonany, że mu człowiek do sukcesu jest potrzebny, i człowiek go rujnuje. Jest przekonany, że pieniądze są mu do sukcesu potrzebne, i są on przekonany, że pieniądze go rujnują. I on nie potrzebuje, żeby mu ktoś zmieniał beret w kościele. Widzisz, człowiek pyszny, on nigdy nie przyzna się do porażki, że siedzi w diable. Nigdy, tylko zawsze będzie szukał winnych. Dlaczego się nie rozwinął, dlaczego się nie rozkręcił, dlaczego jest zły, dlaczego ma problem, dlaczego to, dlaczego tamto. Zawsze tak ludzie robią, pyszni. Bluźnią mocą niebieskim, nie uznają ani diabła, ani Boga. Wszystko się rozgrywa między ludźmi, pieniędzmi, między materią. A to nieprawda, bo jak tak się rozgrywa w Twoim życiu, czy w moim, takie rzeczy, to znaczy, że diabeł całkowicie przyjmuje kontrolę i moment, który mogłeś się nauczyć, gdy prześpisz to dasz się zamknąć w tą nieświadomość. I pamiętacie, rysowaliśmy taki rysunek, może ja go odkopię to w miarę. To będzie o obrotach sfer niebieskich, tak? To jest ogromna tajemnica... I diablicho jest zdruzgotane, że my to wy, wyła, wyłapujemy. To jest, to, jest, to jest teoria spiskowa, tak, którą my wyciągamy na jaw. Ja bym nie ma problemu z tym, że ty tam powiesz, że ktoś tam rządzi tym światem i tak dalej. Tu jest pokazane, kto rządzi światem, w jaki sposób i w jaki sposób trzeba zejść z tych rządów diabelskich i, i ja mam nadzieję, że będę to mówił do końca, nie? że tu nie wpadnie jakaś ekipa z siekierami zaraz. Zobaczcie, prosta rzecz. Gdy człowiek, Zobaczycie, że czy u nas w kościele ludzie, czy nie, chcą, nie chcący takich rzeczy słuchać, diabeł wyciągnie z tego, dlatego że, że człowiek, który jest... Wiesz, generalnie w uczniostwie, jak przychodzimy do kościoła, to musimy się dowiedzieć, w jaki sposób chodzimy z diabłem i jak z tego diabła wyjść. To jest generalnie zasada uczniostwa. I właśnie pyszni ludzie nigdy nie pozwolą sobie na diagnozę. Nigdy. Nigdy. Oni uważają, że oni chodzą z Bogiem, narzekają, na, wszystkie problemy zwalają na innych, nigdy nie chcą wyjść z tego. I pamiętaj, że jeżeli, nie, nie do, jeżeli Ty się nawracałeś kiedyś i nawracałeś się z niemorala do morala, to ty się nie, nie nawróciłeś. My się nie nawróciliśmy z niemorala do morala, tylko my się nawróciliśmy z diabła, żeby być przy Bogu. Znawracaliśmy się z jedności z diabłem, żeby być jedno z Bogiem. To był główny problem i to jest główny cel. Jeżeli ktoś nie przyjmie diagnozy, a większość nie przyjmuje diagnozy, nigdy nie będzie nawrócony. Trochę się poprawi, trochę się stuninguje, ale on nie będzie nawrócony. Dlatego większość ludzi, których widzę, tak zwanych wierzących, są nie nawróceni. Kompletnie. Człowiek, który jest nawrócony, on wie, jak krzywda ludziom się dzieje, bo sam był jedno z diabłem i nie miał nic do gadania. Gdy Duch Święty wyzwoli takiego człowieka, on wtedy wspiera innych ludzi i wyciąga ich z jedności z diabłem. Natomiast religia poszła w stronę reperowania, czyli to, ja, co świat robi? Jedność z diabłem jest utrzymana, a potem z tymi owocami trzeba coś robić. Z depresjami, z alkoholem, z, z alkoholizmem, z narkotykami, z, z jakimiś, nie wiem, reperować związki i tak dalej, i tak dalej. To robi świat. Nie naruszając nie naruszając jedności człowieka z diabłem, próbuje to nareperować, próbuje to jakoś ustalić. I oczywiście diabeł za tym jest. No bo diabeł chce, żeby jego królestwo działało. <grywa> Także jak my będziemy jako Kościół nie naruszali jedności człowieka z diabłem i będziemy próbowali to w tym stanie, co jest, nareperować, to diabeł przejmie nad nami piecze. No bo jeżeli on trzyma jedność z diabłem i to zaczyna jeszcze lepiej działać, jak miało, no to, to kto z tego jest zadowolony? Bóg czy diabeł? Kto jest zadowolony, żeby jego królestwo w jedności z nim działało? Bóg jest zainteresowany, czy Bóg bardziej chce to rozwalić? To jest oczywiste. Dlatego ludzie pyszni, oni tego nie rozumieją. Tam, gdzie jest pycha, tam jest jedność z diabłem i człowiek będzie chciał, będzie chciał, żyć godnie, no to jest fajne chcenie, tylko pytanie, na jakiej strukturze? Czy cieleśnie i jedno z diabłem? Czy w sposób duchowy i już jedno z Bogiem? Pomyśl, jeżeli tu się oszukasz, w tym temacie nie zrozumiesz diagnozy, i utrzymasz swoją jedność, to ja ci szczęścia życzę, żebyś ty reperował całe swoje życie. Jaki to sens jest chodzić jedno z jałem i to ciągle reperować? Oczywiście i wyżywać się na innych, bo za wszystkie zwiechy będzie ktoś tam winien. To jest Słabe to jest. Dlatego to jest wielka rzecz, żeby z tego wyjść. I w jaki sposób? Zobaczcie, to o czym mówię, coraz mniej ludzi będzie do kościoła przychodzić, bo oni nie postawią, nie, 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 nie zechcą diagnozy wziąć. Nie chcą i koniec. I, I będą za każdym razem mieli problem. Bo widzisz, zobacz, ja ci pokażę na czym uczniostwo polega: kogoś tu potrzebuje, chodź. Zobacz, gdy człowiek przychodzi do kościoła, potrzebuje prawdy, która go wyswobodzi, tak? Z czego? Jesteście tego przekonani? Wiesz, że już na tym wiele ludzi się nie zgodzi. To może ja z diabłem chodzę? A z kim? Rozumiesz? Ale przecież moja doktryna mówi, że ja już chodzę z Duchem Świętym. No to ty napisz sobie na koszulce mistrz świata, doktryny, wypisz wszystko. To ci nic nie zmieni. Tu uczniostwo cię zmieni, a nie przyjęcie doktryny. To pokora... I w pokorze uczniostwo w kościele wyrwie cię z tego. W żaden inny sposób z tego nie wyleziesz. I teraz popatrz: jeżeli on jest w trybie pokory i on przychodzi do kościoła, jest gotowy słyszeć, co Duch Święty mówi do kościoła, rozumiesz, to uczniostwo polega na tym, że on chce iść ze złe, na złą drogę, tak? Powiedzmy, ty. Poczekaj, jak to zrobimy, żebyś nie pozabijać. Ty, on będzie dążył tu, tak? Le, a jest pokorny, a uczniostwo go cały czas będzie. Spychał. To Jezus tak z uczniami robił, nie? Cały czas go spychał. On, on chce iść w kierunku diabła, marzenia, pragnienia i tak dalej. Pamiętacie, uczniowie kłócili się, kto lepszy i tak dalej, i tak dalej. I, ale to idź, o takie spychanie, i on poddaje się temu, to jest uczniostwo, gdy człowiek jest pokorny. Gdy jest bardziej pokorny jeszcze, tak, załóżmy, że jest top pokorny, to on po prostu lajtowo. Rozumiesz, jako przygodę na, na. Czyli powiedzmy, jego cel jest tam, w świecie wiadomo, nie? Egipt, a powinien iść tu, tak? I, i ładnie pozwoli uczniowie. Im więcej serca ma otwartego, im więcej jest pokorny w kościele, im więcej uznaje cały Kościół, im więcej chodzi w jedności Kościoła, tym da się zepchać z tego toru. Do, pamiętacie, co Bóg mówi? Popatrz. Idź. Zejdźcie ze złych dróg. Widzisz? I to jest Duch Święty Kościół, czyli cały czas. Im bardziej on jest więcej czasu przykłada do tego, to jest bardzo ważne. i więcej czasu przykłada do tego, tym jemu łatwiej będzie i pokorny jest zejść z tej drogi. Ale teraz co się dzieje, jak jest pyszny? Popatrz, co się dzieje, jak jest pyszny. On idzie na twardo i już w uczniostwie zaczynają się problemy, już zaczyna, ta, 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 już zaczyna burczeć, już zaczyna nie uznawać kościoła, już zaczyna narzekać na ludzi, już zaczyna burczeć. I teraz załóżmy jest średni. No i to się nazywa już twardy karczek. Karczycho, tak zwane. I już wtedy, już uczniostwo mu zaczyna się jak po grudzie. Już zaczyna ta burczeć, już zaczyna coś się nie zgadzać, bo coraz większy ból, rozumiesz? On utrzymuje kurs i, no i śmiało. A tu już wiesz, bo prawda jest tam, nie? Jest, jest na kolizyjnym kursie. Wcześniej też był, ale został spychany jak gdyby, bo poddawał. Co pamiętacie, co Biblia mówi? Poddaj się Bogu. Widzicie to? A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak to jest absolutnie pyszny człowiek. Rozumiesz? Czyli on obrał sobie kurs, a powiem w drugą stronę, jeśli co się dzieje, zobacz, prawda się odbija od niego. I ma takie prawo. I on utrzyma swój kurs. I teraz, jeżeli takie coś będzie w naszym kościele, to wcześniej czy później będzie czołówka. I nie przyjdzie. Przyjdzie moment, że nie wejdziesz przez drzwi. Przyjdzie moment, że nie wejdziesz przez drzwi. Mogę Ci pokazać zdjęcia, ile ludzi już nie mogło wejść przez drzwi. Dlaczego, że jak będzie... U... Rozumiesz, na początku, wiesz, często ludzie jeszcze do na początku jakoś funkcjonują. Jeszcze jakoś to idzie. Potem pyszni coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, a już jak wzbije się w pychę, to z kościołem będzie miał czołówkę. Dosłownie czołówkę, idź, nie? I będzie... Pff, I prawda oczywiście zwycięży. On będzie zmiażdżony i zgadnij, czy przy tym uporze i przy tej mocy on będzie chciał mieć następną czołówkę? Nie, kościół ominie. Rozumiesz? I ma takie prawo. Dlatego pamiętacie, jak prorok spotykał króla przygłupa, to król miłe spotkanie miał? Czy to była czułówka zawsze? Czy on chciał z nim się spotykać? Nie. Albo siedział w więzieniu, albo po prostu nie mieli z sobą nic wspólnego. Nic. Dlatego, że każde spotkanie to była czułówka. Po prostu czułówka, to był najazd. I nie wiem, czy zauważyłeś, pyszni ludzie z kościołem się zderzą, ale zgadnij jak on będzie szedł w kursie, teraz wyobraź sobie, że ja jestem w świecie, nie wiem, jakiś jego współpracownik, albo tam jakiś inny człowiek, to zgadnij, czy tam będzie kurs na ścianę, czy będzie już bardziej... Rozumiesz, po drodze. Tam nie będzie innego kursu. Rozumiesz? Wiesz, jak, jak świetnie to wygląda, jak siedzi chrześcijanin i największym jego wrogiem to pastor, Rozumiesz? Wiesz, jak to wygląda? I on siedzi w tym kościele. Pamiętacie u nas tych krzykaczy, co krzyczą, że miłości nie ma, nie? Zobacz, że i, i sprawdź, czy u nich jest. Że tam kościół miłości nie daje, nie? Zróbcie to tak. To nie mówi się o miłości. To nie mówi się o miłości. To pokaż, jak wygląda miłość. Bo tutaj tylko narzekanie, buta, arogancja i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej jak chłopaki siądą, poleją gdzieś tam, a tu nie mam miłości. No to, to tylko nagrać i przykład, jak to ma wyglądać, nie? Albo ktoś w ogóle do kościoła nie chodzi i mówi, nie, to miłości się nie mówi. To ty tak kochasz, że nie kochasz, nie, to ty tak kochasz swoje dzieci, że w ogóle nie chodzisz do nich. Pomyśl, jak matka by wyglądała, że mówiła, moje dziecko nie ma miłości i zostawiła pod krzakiem. Może to kabaret. Dlatego, jeżeli człowiek nie będzie w pokorze i nie, nie da się sprowadzić z tego kursu, to ja ci gwarantuję i część z was jeszcze czeka was czołówka, bo póki co siedzisz, pajacujesz, ale przyjdzie taki moment, że po prostu już będzie szedł na czoło i będziecie, będzie do kościoła przyjście zbyt bolesne, a w którymś momencie będzie już takie bolesne. Że po prostu nie zaszadę wejść. Weźmiesz za klamkę i powiesz, a na co mi to? I dlatego Biblia mówi, I polecisz w stronę, w którym będziesz szukał ludzi, w którym oni zgodzą się z Twoim kursem. I znajdziesz religię, znajdziesz kolesi i tak dalej. Po prostu wylądujesz w świecie. Zwyczajnie. Bo tam kurs wszyscy mają ten sam. Tam oni nie, nie chcą zmienić trasy, tylko są różne metody, jak dotrzeć do celu. Nie? W świecie nikt nie chce zejść z priorytetu pieniędzy, z priorytetu rodziny, z priorytetu własnej chwały. Nawet nie zamierzają z tego. Oddają życie za to, harują. Kwestia jest tylko, w jaki sposób tam dojść. No i religia mówi, że tam trzeba dojść w sposób uczciwy, czyli moralny, a świat mówi też uczciwy, tylko mają trochę inne te prawo swoje tam nie. Chrześcijanie nie może iść z papierosem, nie może iść z piwem. Świat może z papierosem, z piwem iść. Tylko tyle, że... Znaczy i tu dlatego religia jest smutna i musicie to wiedzieć, bo dlatego, że religia utrzymuje ten sam cel, tylko trzeba do niego iść naokoło. Nie wiem, czy wiecie, wielu ludzi się nawróciło i sobie myślało, kurczę, w świecie to tak prosto bym załatwił sprawę, nie? A tu muszę tam obwodnicą tak olecieć, nie? Naokoło. Czyli... Religia jest najgłupszą formą, bo człowiek te swoje cele, które chce zdobyć, no nie może wjechać w sposób bezpośredni, tylko musi uwzględnić jakieś dodatkowe takie y, obwódnice, ma, rozumiesz, nie? Bo aniołowie strajkują, on musi to obchodzić. A tak, jakby miał to gdzieś, to by sobie jechał, wiesz, albo co ludzie powiedzą, co w kościele powiedzą, no to to jest lipa. Natomiast to nie ma nic wspólnego. Tu jest całkowita zmiana kursu. Tu jest całkowita zmiana priorytetów. Dzięki. Jakby dobrze byś szedł na czołówkę, to by cię bardzo bolało. I teraz mamy tą sytuację. W jaki sposób? Czyli zamroczenie cielesne on żyje w ten sposób, że kręci się, on obraca ciałem. Czyli człowiek po prostu prosto, każdy normalny taki dzień człowieka, to on, on niego nie interesuje żadne strefy niebieskie, tutaj Boże czy diabeł. No, ma to gdzieś. On po prostu zarobić. Zrobić w pracy robotę, dzieci wysłać do szkoły, e, wziąć pieniądze, zrobić zakupy. Tak ludzie cielesnie się kręcą. Jeżeli jakieś wydarzenie religijne, to tylko przy okazji tego kółka. I w tym momencie właśnie coś się zaczyna dziać. Jeżeli kręcisz się przy ciele, w świadomości i w wierze cielesnej, tak naprawdę obracasz chwałą. Tak naprawdę obracasz chwałą. I, 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 i co do tego, to nawet ludzie w świecie doszli już. Że tak naprawdę... To każdemu żyje po to, że zależy mu na własnej chwale. Zgadza się? Kupuje, się ubiera, żeni się, za mąż wydaje. Wszystko ludzie robią dla własnej chwały. To już nawet ludzie świeccy, coraz bardziej bystrzy, połapali się, że to jest gra chwały. A zobaczycie na przykład, y, dlaczego sport tak mocno się rozwija, tak? W sensie, może nie u przeciętnego człowieka, ale generalnie wiadomości sportowe, ludzie są fanami różnych drużyn, wydarzeń i tak dalej. O co walczy kibic, który siedzi przed telewizorem i ogląda mecz? Po co on to ogląda? Jak myślisz, czy to w ogóle jest ciekawe, czy to piłkę wturlają do tej bramki, czy nie, nie? Pomyśl, jakbyś na przykład stał przed sklepem i stoi jakiś pijak i butelkę tak kopie. I ty mówisz, co ty robisz? A on nie wiem, czy trafię w ten kosz, czy nie. I wyobraź sobie, że zbiera się 100 tysięcy ludzi i to ogląda. Transmisja telewizyjna, rozumiesz i tak dalej. Ty, co się dzieje? No de facto, co robią panowie na boisku? 11-11. Kiedyś pamiętam taki żart. Jakaś kobieta zerknęła na to, mówi: Jak oni się tak 22 biją o to piłkę, to dajcie im więcej piłek. No bo tam, wiesz, tam się rąbią, i tak dalej, i tak dalej. Jak myślisz? Wiesz, jak chcesz zobaczyć kabaret tego, bo wiesz dla Polaka, czy dla Włocha szczególnie, jak mówisz o piłce, że to jest głupie, to oni tego nie rozumieją, bo oni są przesiąknięci od małego, że po prostu tam strzelenie tej piłki do bramki to jest szczęście. Ale jak chcesz to zrozumieć dokładniej, to weź sport z innego kraju, na przykład w Stanach, weź futbol amerykański, który ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi. I zobaczysz tych ludzi wrzeszczących, zobaczysz, że się rzuca jeden na drugiego, się obcały wują, raz są załamani, raz są szczęśliwi. No i ty zapytasz, ale o co chodzi? Nie? on powie, No bo ta piłka tam doleciała gdzieś, ktoś się złapał. A tu już, aha, no to to jest powód, nie? Jak myślisz, po co te wydarzenia się dzieją? Jak myślisz, po co to się dzieje, po co to miliony ludzi ogląda? Wiesz, że te rzeczy ludzie wolą oglądać jak papieża. Po co to. Po co to ludzie oglądają w milionach? Jak myślisz po co? Czy to jest naprawdę takie ciekawe, że ktoś tu piłkę w turla, czy drugi z jakiegoś tam palanta walnie coś? Czy to naprawdę jest godne takiej uwagi, że coś się w ludzkości zmieni? Niby nie. A dlaczego tak? Skoro tam są ogromne pieniądze, skoro tam ogromna uwaga. Pomyśl, ktoś wturla to piłkę. Wie, wiecie, tam, tam już stawki są takie ważne, że tam technika zaangażowana jest po to, czy to się piłka przetoczy, czy nie. W, w tych fotokomórkach oglądają, rozumiesz, po, podglądy jakieś, cudawianki. Po co to wszystko jest? Co tam, co tam jest ugrywane, powiedz? Tam jest właśnie ugrywane to. Ludzie gapią się. Wturlają jakąś piłkę do bramki, lub nie wiem, ty zrobisz zakupy, czy, czy jakimś ktoś bejsbolem gdzieś tam dorzuci, czy ktoś podniesie nogę wysoko i ludzie wyzwalają chwałę. Kręcą chwałą tak naprawdę. Wyzwolona jest chwała. I jak teraz chwała zaczyna być kręcona tu dookoła, jak patrz, jak tu obracasz, to obracasz chwałą. A jak obracasz chwałą. To tu w środku, w tym silniczku, zostaje wyzwalana moc. I w ten sposób ludzie żyjąc nie wiedzą, że wyzwalają moc nad swoim życiem, która absolutnie nimi zawładnie. Od góry do dołu. I teraz tylko pytanie, o jaką moc chodzi. I tu podpowiadamy klientowi, że jeżeli kręcisz się w ciele, w nieświadomości duchowej. To tak naprawdę myślisz, że to chodzi o ciało, a tak naprawdę chodzi o chwałę, to ci nawet psycholog bardziej logiczny ci powie, ale z kolei oni nie wiedzą, nawet ci bystrzy ludzie w świecie, co się dzieje, jak tymi chwałami będę kręcił. Czyli na przykład yy, kopnę piłkę i mam moc. I dobrze kopnę, jak źle też. Później dostanę pieniądze i się ucieszę. Później te pieniądze pójdę wydawać i też się ucieszę. Czym ja kręcę? Żongluję ciałem, zgadza się? Przewracam ciałem i jestem przekonany, że mam szczęście, bo piłkę wturlałem do bramki, z tym wiąże mi się szczęście. I jestem przekonany, że jak spadła na mnie kasa, to z tym wiąże szczęście, zgadza się? A prawda jest taka, że już obracasz chwałą. Nie tymi rzeczami. Te rzeczy się nie liczą. Jak myślisz? Czy jak na Ziemi nie będzie ludzi? to ty będziesz się podniecał, że kopniesz piłkę do bramki? Kto ci chwałę odda? Rozumiesz? To wszystko chodzi o chwałę, o nic więcej. Tylko i wyłącznie o chwałę. Dlatego nie wiem, czy zauważyliście, że jak państwo, patrzcie, jakie to jest przekleństwo. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była komuna i Rosjanie robili wszystko, tak samo jak Niemcy wschodnie, to się nazywało DDDR, Pchali jakieś anaboliki, yy, narkotyki tym ludziom, żeby ich sportowcy, że to wszyscy to robili, nie tylko oni, pchali, jakbyście poczytali dobre książki, żeby tylko ci ludzie za wszelką cenę wygrali. O co takie państwo walczyło i taka osoba? Nie wiem, czy wiecie, że niektóre dziewczyny po olimpiadzie zamieniły się w chłopów. Hormony takie im ładowali, żeby gdzieś tam wygrały i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się działo? Jak myślisz, dlaczego takie, szczególnie te państwa takie, które chciały udowodnić, że, że są wielkie, a miały problemy, bo wiadomo gdzie komunizm był i tak dalej, to tam bieda goniła biedę, to wszystko pompowali, żeby sport na arenie pokazać, że my to ktoś. Zgadza się? Jak myślisz o co szło? O chwałę. Czyli naród walczy o chwałę, żongluje chwałą, tak? I także żyje przeciętny człowiek, także żyją narody żonglują chwałą. I czy ludzie wiedzą, co robią w tym momencie. Bez poznania, bez uczniostwa i bez pokory, jaką moc wyzwolą, żonglując tą chwałą? Jaką moc wyzwolą, biegając beznamiętnie za pieniądzem, za bałwanami, za dziewczyną, za chłopakiem, matka zamroczona dzieckiem i tak dalej? Czy ludzie zdają sobie sprawę, żonglując, przetaczając? To jest przeciętny dzień. Wierzę, że przeciętny dzień człowieka cielesnego to jest dzień czarownika. Bo on tylko i wyłącznie tasuje. Tasuje chwałami, których nie rozumie, czyli chcesz zrobić taką czynność, która da ci moc. To jest właśnie klasyka czarów. Rozumiesz? Zarobisz pieniądze i będziesz potężnie usatysfakcjonowany. To jest klasyka czarów. Albo ożeni się, wyjdziesz za mąż i będziesz potężnie, potężnie uszczęśliwiony. Wiesz co to jest? Czyli wyzwalasz moc człowiekiem, priorytetem, rzeczą. To wiesz co to jest? To jest centralne łączenie się z piekłem. Przeciętny dzień człowieka cielesnego to jest wyzwalanie demonicznej mocy. Przeciętny dzień, bo każdy chce mieć satysfakcję, każdy chce mieć moc. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Zarobisz pieniądze, wpływa moc. I masz stracha, co będzie, jak nie zarobisz. Albo pamiętacie, dziś to może już nie jest modne, jak się kiedyś dziewczyny bały, że zostaną starymi panami. Kto pamięta te czasy? Po prostu straszenie było. Wioska cała y, straszyła taką dziewczynę, no nie? I ta biedna byle co, byle kogo, byle gdzie, byle jak, normalnie pijanego na sankach przywiozła i normalnie ze strachu wiesz. I potem żyli długo i szczęśliwie. To jest dramat. Rozumiesz, to są. Przeciętny człowiek, zrozumcie to, przeciętny, cielesny człowiek jest potężnie uwikłany w czary. Pomyśl, przychodzisz do mnie do domu. A ja siedzę, wiesz, w takim kurde, stroju. Pastorze, co pastor robi? Tu Pokręcę, wierzę, że jak tu pokręcę, jak tu ponacieram, to przyjdzie szczęście. I to fajnego pastora mamy. No super. Masz, pastor, jeszcze jakieś pomysły? No tak to nie tylko to. Trzeba jeszcze to. I ty powiesz, no to się dobrze ci, pastorze, pogięło. Ty, ale... I będziesz miał rację, żeby nie było. A i czym się różni człowiek, który zarobi jeszcze więcej? Wyślemy dzieciaki. One też skończą szkołę i będą kiedyś. Wiesz, czym to się różni? Te pierwsze jest mniej szkodliwe. Bo tam wiesz, trudno wyzwolić moc z, 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 z głaskania garka. <grystanie> Chyba, że ty dasz radę. Ale pamiętasz, jak szedłeś na randkę, dotknąłeś kolana, i <grystanie> świat się zakończył. Wszystkie tsunami, co dokoła, były, to nic w porównaniu, jak ciebie telepnęło. Znacie to? I pomyśl, tam to przeklniemy, nie? O to, jest, nie dotykać. To. Religia to jest największy kabaret. Z jakiegoś maga, a potem od góry do dołu na 30 razy wyższym poziomie jazda na pełny roli. I potem ludzie się budzą. Co jest nie tak? <grystanie> I, a najlepiej, jak się człowiek nawraca i i pytają go. Ty, tak. Ciągle z tobą coś jest nie tak. Ty, i dochodzą co jest nie tak. I raptem ktoś wpada na pomysł. A szczorami miałeś kontakt? A on. Nie. Ale za trzy dni przebiega. Ja ci mówię, co jest służby pastorskiej. Miałem, pastorzy miałem. Już więc skąd dramaty są. Spotkała mnie cyganka i mnie wróżyła. I jakie to straszne. I żywszy. Pokuta, pokuta, pokuta. Ten jeden dzień zaważył, że ty dziś po prostu masz tyle ruiny, ale jak spokutujesz i wyjdziesz z tego. I trzek tak... Panie, przepraszam, że tak cię znieważyłem. Tymi czarami i tam za tego pieniążka i tak dalej. Tam wróżyła mi, że ja będę tam szczęśliwym i że finanse pójdą... Pokuta jest, wszystko fajnie. Sprawa czarów jest załatwiona. I dalej, od rana do wieczora, good-lay, mud-lay, good-lay, mud robota, good-lay, mud skłanianie się przed wisynami. synami, wiesz, głaskanie dzieci, żeby duszewność, głaskanie tu tego i tamtego, tego i śmiojowo i oglądanie dziwnych filmów i te szczary załatwione są. Hipokryzja pysznych ludzi, kompletna hipokryzja. Kompletna hipokryzja. Ja nie widziałem, może tacy ludzie są, nie widziałem ludzi, którzy cyganka powróżyła, on poszedł się powiesił. Nie widziałem ludzi, kto kominiarza zobaczył, chwycił za gusik i poszedł i miał depresję. Nie widziałem ludzi, którzy poszli na jakąś sesję do szamana i się wykończyli. To są marginalne sprawy, oczywiście ohydne, marginalne sprawy, ale ohydne. Ale wiesz co, popatrz, gdzie ludzie się załatwiają. Gdzie ludzie tak naprawdę wykańczają się? W jakich sprawach? Finanse. Rodziny, sprawy damsko-męskie, tam aż rzuca ludźmi. Zobacz, jak zobaczysz w kościele, gdzie zaprzedańcy siedzą. U wróżek? U kominiarzy? W ta karty Tarota grają cały dzień? Zobacz, gdzie siedzą. W robocie od rana do wieczora, w domu przed telewizorami od rana do wieczora. Tam są czary mary prawdziwe. Tam jest prawdziwe czarowanie, tam jest wyzwalanie mocy. Siekiero człowieka nie odbijesz od tych rzeczy. Znajdź mi jednego w kościele, co tu burczy siedzi, coś mu nie pasuje i on siedzi, myślisz tam w tym u kominiarza, za guzik trzyma, albo karty tarota rozkłada cały dzień. On z tym pewnie do czynienia w życiu nie miał. A zawalony towarem od góry do dołu, bałwochwalstwa szkwitnie, zabieganie o własną chwałę, troszczenie się za wszelką cenę o swoje życie, gdzie jest powiedział wyraźnie, jeżeli tak będziesz robił, zginiesz. Popatrz, jest wskazał prawdziwe czary. Kto będzie miłował swoje życie, to straci je. Tak czy nie? Prosto. To tak będzie robił, to się tak zaczaruje, że straci je. Bo w tym właśnie momencie, i musisz wiedzieć, jak to się dzieje. Zobacz, bardzo prosto się dzieje. Jeżeli jesteś cielesny, musisz z wiarą przetaczać ciało. Czyli z wiarą idziesz do szkoły, z wiarą zarabiasz pieniądze, z wiarą podrywasz chłopaka, dziewczynę, z wiarą się żenisz, z wiarą masz sukcesy, z wiarą masz porażki. I ta właśnie wiara łączy Cię i ta chwała w obrót i obracając tą chwałą właśnie wyzwalana zostaje moc, która staje się jedno z człowiekiem. No bo jak miałeś deprechę albo radość, to ona nie by leżała tam, gdzie? o tu gdzieś miałem radość, o, tu. chodź tu. O. <laughs> radość trzeba krótko trzymać to siedziało od razu w tobie. A deprecha, jak miałeś to gdzie? W lodówce, w zamrażalniku? W tobie ta moc siedziała. Jak dziś masz zwiechę jakoś, to ona nie leży tam w bucie gdzieś, tylko siedzi w tobie. Czyli ta moc wyzwolona była i od razu diablicho opanowywało cię swoją mocą i rozwalało ci środek. I zastanawiałeś się, dlaczego? I diabeł mówi, hmm, bo za mało czarujesz. Masz problem z człowiekiem. Zaszczel go. Albo omiń go. Widzieliście, jak bracia Józefa byli przekonani na 100%, że jak Józef ich dorwie, to zrobi z nich frytki. Pomyśl, pomyśl, w jakiej sytuacji oni byli. Oni wiedzieli, co mu zrobili. Ja myślę, że oni szli do. Jak się dowiedzieli, że Józef już ich ma na patelni, to gadka między nimi była taka. Ty. Józef sobie myśli tak, żebyśmy go zabili, to przynajmniej miał lekko, a my z niego zrobiliśmy niewolnika. Czyli zrobiliśmy z nim najgorszą opcję, jaka tylko może być. To wiesz, co teraz z nami będzie? Oni mieli dobre chwile wtedy, nie? Rozumiesz? A zobacz, oni przyszli do Józefa i co oni w tym momencie robili? Oni czarowali. Ale Józef w tym momencie nie czynił ich winnych, bo żeby czynił ich winnych, to on by czarował. A widzieliście, jak ktoś siedzi w więzieniu i chce kogoś wykończyć, jak wyjdzie z więzienia, albo ktoś coś na kimś gdzieś tam, to właśnie jeden i drugi czaruje. Jeżeli siedzisz w domu i rzucasz się dla żony do gardła, to znaczy, że czarujesz. Jeżeli żona się dla ciebie rzuca do gardła, to się czarujesz. I najczęściej w małżeństwie jeden zaczarowany nie drugim, tylko swoją bezmyślną wiarą. Jeżeli jesteś. Od razu ci tłumaczę, jeżeli jesteś przekonany na 100%, że ciało cię wykończy lub ciało cię zbawi, to siedzisz w czarach po same uszy, połączony z diabłem, bo właśnie tam wierzysz. Jak wierzysz w ciało, to znaczy od razu zdradzasz mi, gdzie siedzisz. I zgadnij, poprzemy, przemyślcie swoje życie do tyłu. Tam, gdzie wierzyłeś w ciało i w bawany, zawsze przyszło owoce. Zgadza się? Zawsze przyszła deprecha, zawsze przyszła zwiecha i tak dalej, i tak dalej. Często przychodzicie do mnie i ja mówię, po co tam siedzisz? Po co tam siedzisz? Przychodzisz mówisz, o, myślisz, nawet na spotkaniu tu siedzisz, i o tu ja myślę o tym. Ty, ja, po co ty tam siedzisz? Jaka to jest ignorancja? Zobacz, jeżeli się rozpędzisz ten filarek i padniesz i wstaniesz, i jeszcze raz padniesz, to ja powiem do niego, słuchaj, ty jesteś pysznym człowiekiem. Ty filarek przewalisz? Ty nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji, że jak walniesz filarek. A jak myślisz, człowiek, który czaruje, czyli wierzy w ciało, wierzy w ciało, czaruje, zatraca życie swoje. Czy on wie, co robi? Nie wie, co robi. I teraz to jest pycha, że ja wiem, że muszę walić w ten filarek do skutku. Aż będę szczęśliwy. To jest, to jest jakby yy, poniżenie wszystko jakby prawdy. Poniżenie absolutnie prawdy, gdzie Bóg mówi: Nie rób tego. Końcem życia człowieka jest śmierć, końcem bawów jest śmierć, a człowiek za wszelką cenę chce czarować i chce wyczarować w swoim życiu sukces. Tu są prawdziwe czary. Właśnie obracając ciałem, cały czas obrac, zobacz, czym to się różni od tego, że ja muszę zarobić, muszę zapracować, muszę to zrobić, muszę to, muszę tamto, muszę kupić, muszę to i <laughs> Jaki będzie wynik tego? Będziesz zmęczony i skopany. Nie, będę szczęśliwy. Z wiarą jedziesz. To nie są czary? To nie są czary? Pomyśl. Dlatego większość z was pożeniliście się, wyszli za mąż, dzieci żeście naprodukowali, poszliście do roboty i tak dalej i to wszystko było w trybie czarów. No chyba nie macie co do tego wątpliwości. Gdy byłeś cielesny, dlatego zobacz, jak przychodzi człowiek i mnie pyta często w kościele, co ja mam robić, pastorze? Musisz się uczyć, żeby wyleść z czarów, czyli żeby wyleść z łap diabła, wyleść z tej mocy jak najszybciej. Oczywiście, że <gryś> zrozum, wyobraź sobie, że byłeś wiedźmą na 20 etatach. I co byś nie wziął do ręki? Od razu z tego robiłeś jakieś amulety demoniczne i tak dalej. Jak człowiek cielesny przychodzi do kościoła, to z każdej rzeczy, z każdej dziedziny życia zrobi sobie różdżkę czarodziejską. Tak czy nie? Z zakupów, z małżeństwa, z zarabiania pieniędzy, z wszystkiego z dzieci. Zrobi sobie różdżkę czarodziejską. Czyli będzie wiedział, że pomacha dzieciakiem, pomacha pieniądzem, czy obróci tym i tak dalej. To będzie fajnie. Chcecie zobaczyć takie top czary? Nieraz zimno, raz gorąco, nie wiem, co się dzieje. <laughs> Najlepsze to są 24 grudnia. Chujinka, święty Mikołaj drugi, bo pierwszy pad pijany pod domem. W, wiesz, i tam dopiero dzieci na choinkę patrzą, wiesz, rozkładanie prezentów, nie? Wow! I to, czy ktoś... I to chrześcijanie tak robią, czy ktoś z tym robi problem? Wszystko jest dobrze. To pomyśl, granie w tarota, jak tam siedzą chłopaki po pijaku, to przy tym to jest bajeczka. Jakie tu moce są wyzwalane. No i teraz wszyscy, oj, 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 to co z naszymi świętami? no zapytajcie, co Bóg z takimi świętami, jak myśli? Obrzydły mi te święta. To wszystko mi obrzydło już. Dlatego, że idziesz, myślisz, że się najesz, dostaniesz prezent, Spotkasz Kryśkę, dziśka, się poprzytulacie i, 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 i wyzwolicie moc. No, klasyka czarów. Klasyka dosłownie. Jak się podchodziło do wiedźmy kiedyś, kiedyś ludzie, jak zrobili, że pójdziesz do wiedźmy i wiedźma cię wyzwoli moc i ty cię tam wyciągniesz czegoś, czy tam coś ci pomoże. Klasyka. Każda rzecz, którą zrobisz, będąc cielesnym człowiekiem, wejdziesz w czary. No bo to jest normalne. Chcesz być szczęśliwy? Chcesz wy, wy, z pieniądza wyciągnąć szczęście z kobiety, z mężczyzny? to już czarujesz. To jest moment, w którym wierzysz, łączysz się z siłami ciemności i czarujesz. Czar jest to przez ciało połączenie się, zresztą jakbyście bajki przeglądali swoje, które oglądaliście od małego, to cały czas przygotowywali cię do czarów. Cały czas. Filmy. Zobacz, film, przeciętny film, to jest jedno wielkie czarowanie. Oglądaliście film jakiś pornograficzny i siedzisz pod mocą? Albo film jakiś taki horror i się boisz? To wiesz, co to jest? To są czary i to na bardzo wysokim poziomie. Dlatego, które firmy najbardziej były yy, yy, opłacone przez diabła? Które? Które najbardziej czarowały ludzi? No i świat sobie tu podzielił religia, że film, po którym wychodzisz i łamiesz wszystkie ławki i bijesz każdego to B, ale film, którym się bałeś, no to co, acy? nieprawda. Wszystko zaczarowane. Dlatego trzeba jak najszybciej uczyć się, bo inaczej człowiek nie umie żyć. Cz człowiek przeciętny jest zwykłym czarownikiem. On nie umie inaczej żyć. Każdy. Dlatego Biblia mówi. Powczytaj, nie ma przyszłości dla ludzi cielesnych. Jest napisane, każdy cielesny człowiek nie nadaje się, żeby współpracować z Bogiem. Nie, bo on jest zaczarowany. On po prostu chodzi tylko w czarach i w demonach. Nie ma opcji, ludzie cieleśni to mają z tego jak najszybciej wyjść przez uczniostwo, a nie w tym siedzieć, bo wtedy już Bóg się od tego odwraca i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dlatego jestem, na... nie wiem czy wiecie, że jeden z owoców między innymi ciała to jest jaki jest? Czary. Poczytajcie list do Galacjan. Tam jest główne wymienione były czary i cudzołóstwo. Czyli cudzołóstwo z diabłem i czary. Tak ludzie żyją. Tak żyje każdy cielesny człowiek. Inaczej. Każdy cielesny człowiek. Tak żyje. Każdy cielesny człowiek. Kto to jest cielesny człowiek? Który ma większą świadomość ciała niż ducha. To nie znaczy, że ciało jest wszystko złe. Ja o tym w ogóle nie mówię, ale jak ktoś się z tak słyszy. Ciało nie jest złe. Wcale nie jest złe. Ani pieniądze nie są złe, ani mąż nie jest zły, ani żona, ani dzieci. To nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do rzeczy. Ja widziałem, jak liderzy, przywódcy Kościołów, jak wchodzili w czary. Zupełnie nieświadomie. Na przykład pomyśl, jeżeli ja stanę i powiem, muzyka na skrzypkach to jest z diabła. Wiesz, jako ja wiarę w Tobie wzbudzam? że jak ty zobaczysz skrzypki, to wierzysz, że to gra diabeł. Jak można coś takiego powiedzieć? Jak można coś takiego powiedzieć? Jak bierzesz skrzypki i grasz, to nic nie znaczy. Znaczy dopiero, komu grasz. Jeżeli wierzysz, że te smyczki dźwiękiem wyzwolisz diabła, to tak będzie. Albo jeżeli wierzysz, że tym dźwiękiem e, będziesz szczęśliwy, to też wyzwolisz diabła. To tak będzie. Ale to wiara twoja decyduje, a nie skrzypki. A zobacz, jak niektórzy mężowie Boże się nadziali. Gitara to z piekła rodem. Bilą jasno. Nic samo w sobie nie jest nieczyste. Ale jak weźmiesz gitarę i zaczniesz w nią wierzyć, no to tak. Ale to nie gitara, to twoja wiara. Tak samo jak weźmiesz gatunek muzyki i zaczniesz wierzyć, że ten gatunek muzyki, jakikolwiek, uszczęśliwi cię albo cię rozwali, no wtedy masz problem. Wtedy tak. Wtedy tym gatunkiem muzyki ty czarujesz. Ale zrozum, jeżeli ja wezmę połeczkę i będę czarował, to znaczy, że wszystkie połeczki na ziemi trzeba spalić? To czym Chińczyk będzie jadł? To nie pałeczka jest. Jak ty ją użyjesz? Widzisz to? I, i, I wielu chrześcijan, przywódców, niedouczeni są, oni nie rozumieją, co to są czary. Dlatego mówią, że jak tej rzeczy użyjesz, to niedobrze, a tamto użyjesz, to dobrze. Albo ten nacisk, Przywiozłeś dywanik z Indii, to jest tragedia. Ja ci od razu mówię: jedziesz do Indii, nie weź tych dywaników, bo wiadomo, tam i obsikane przez krowy, i, i, i często obmodlone. Gdybym miał ci radzić, zostaw to. Ale naciskanie, że wiesz, przywiozłeś... Pomyśl. <laughs> to też słyszałem tak, nie, że, że ktoś tam miał problemy jakieś, nie? I no i tam ktoś powiedział, że jakieś coś przywiozłeś z czarami związane, nie? Oczywiście, ktoś, jakiś szaman się za to modlił, wiozłeś to do domu, głupio zrobiłeś. Ale na tle tych całych czarów, które wykonywałeś, to to była tylko iskierka. Rozumiesz? Problem był gdzie indziej. Wierzysz w to, że wchodzi mąż Boży do pokoju, w którym wisi dywanik, rozumiesz? Jakiś. I on będzie zaczarowany od razu. A ja widziałem mężów Bożych, którzy zobaczyli panienkę, i było po nich. I dywanika nie trzeba było. Musisz zrozumieć sam, gdzie ty najbardziej podatny jesteś na czary, rozumiesz? Bo, bo ten taki nacisk, wiesz, ktoś powie, czemu ja się czepiam tych takich dziwnych rzeczy, karty Tarota czy tam dywaników. Wiesz dlaczego? Bo, bo tu ci skradli, położyli ci na rzeczy trzeciorzędne, ohydne, żeby było ohydne, główny nacisk, a koń i wielbłąd poszedł bokiem. Całkowicie w twoje życie. Dlatego większość, nikt, każdy cielesny człowiek nie wyzwolił się z czarów, dlatego, że go oszukali, że jak nie bierał karat tarota, albo wy, wy, wyznał grzech, tam czarowania z cyganko, to po nim wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku dopóki nie nauczysz się chodzić w duchu, będziesz zmuszony całe życie czarować. I w ten właśnie sposób się czaruje, obracając materiał w sposób nieświadomy. Zwróć uwagę, tu już obracasz materiał tą samą. Rozumiesz? Nawet kropki się zgadzają. Jak nie, to trzeba domalować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To się zgadzają. Czyli załóżmy, jest to te same obracanie. Masz męża, żonę, coś tam zarabiasz, się żenisz, wydajesz za mąż. Tu to samo robisz i tu. Ale widzisz, po uczniostwie Ty już nie czarujesz. Ty, wiara Twoja idzie centralnie w Boga. I widzieliście tu to przerwę, co robiłem? Już mówiliśmy o tym, sobie przypomnijcie. Zobacz. Tu jest granica, człowiek cielesny tej granicy nie przekracza, granica świadomości. On ją przekracza, ale nieświadomie. A świadomość zostaje tu, po tej płuce, dlatego to jest cecha ludzi cielesnych. Natomiast tu zwróć uwagę, już ta granica jest rozwalona, ten mur już, ta zasłona pękła, i ten człowiek nie pozwoli sobie, bo jego świadomość penetruje te przestrzenie i on nie pozwoli sobie włączyć się przez ciało w diabła. Nie pozwoli sobie tasować chwał, nie pozwoli sobie na to, bo wie. I dlatego ten człowiek z wiarą łączy się z mocą Bożą, tasuje, czyli obraca chwałą Jezusa, bo to jest Kościół właśnie, bo my tu przychodzimy i od rana, prawie do wieczora, <grych> obracamy chwałą, nie dotykając tej chwały. Natomiast wszystkie inne firmki robią dokładnie odwrotnie kręcą się tu i kręcą to chwałą. To jedynie Kościół potrafi obrócić, nie dotykając. Obrócić ciałem, nie dotykając tej chwały. Przynajmniej kościół jest przeznaczony do tego, żeby człowieka rozładować z nieświadomości i żeby jak najszybciej. To teraz rozum, jeżeli ktoś ma zaprzedane życie tu, ładuje się całkowicie w moc diabła, to nie, nie dziwisz się, że jak on przyjdzie tu do kościoła i nie chce się uczyć, i ja mu to powiem, że tak jest, to on jest potężnie wkurzony. To jest normalne. Dlatego Biblia mówi, ludzie ciemności, oni nie chcą podejść pod światło, bo wyjdzie na jaw, gdzie siedzą. I wiesz, o ile jeszcze człowiek potrafi przyjąć diagnozę, że źle robił, ale o tyle, że siedzi z diabłem, to już trzeba mieć pokorę. I dlatego ludzie pyszni nie przyjmą tej diagnozy. I pójdą gdzie? Dalej czarować. Pójdą dalej czarować. Zobacz, jak fajnie w kościele widać. Ludzie pyszni, czarownicy, oni nie znoszą jedności kościoła, nie znoszą być jedno z ciałem, wolą iść gdzieś tam dalej, wolą kombinować. Dobiorą sobie ludzi, z którymi będą mogli czarować. Proste to jest. Czarowników. Czarownik będzie szukał czarownika, to jest oczywiste. Odpowiedni czarownik na odpowiednim poziomie będzie szukał takiego samego czarownika. Czyli ktoś chce czarować pieniędzmi, będzie szukał ludzi, którzy będą czarowali pieniędzmi. Ktoś chce czarować rodzinami, będzie szukał rodzinowców, którzy będą rodzi rodziną tasowali. I tu trzeba wiedzieć, że przy tym kręceniu się zostaje wyzwolona moc diabła, która człowieka opanowuje. Pokażę wam, pokażę wam. chodź Łukasz. Popatrz. Jeżeli zawrzesz przymierze z ciałem, stań tu, jeżeli zawrzesz przymierze z ciałem, czyli... Że będziesz pracował ciężko, coś tam zrobisz, coś tam kupisz i będziesz szczęśliwy, to wyciągasz rękę do obietnic diabelskich i w momencie, gdy zawierzysz na obietnice diabelskie, one są twoim płatcą. Już on mnie ciąga. Już nic nie mogę. Już ja nic nie mogę. O w tym momencie on całkowicie mną rządzi. 100%. I teraz taki człowiek zaczarowany, jak przyjdzie do kościoła, to z gadnicą słyszy. On wszystko rządzi. Czy jeszcze raz, popatrz. Do tej pory on nie rządzi, ale jeżeli zawierzysz, że na przykład zarobisz, będziesz szczęśliwy, czy tam się żeniesz, czy wyjdziesz za mąż, chwytasz to obietnicę, a potem ona chwyta Ciebie. Bierz długą rękę chwytaj. O tak. I stajesz się niewolnikiem. Widzisz to? Już ty już tu nic nie możesz zrobić. Już ty jesteś niewolnikiem. Czyli jeżeli Ty chwycisz fałszywą obietnicę, ona chwyci Ciebie. Jeszcze raz, patrz. Zobaczcie ten moment. Jeżeli ja chwycę fałszywą obietnicę, ona chwyci mnie i ten uścisk jej, już w niewoli jestem. Już jest pozatwiony jesteś w tej obietnicy. Koniec. I teraz tak przyszedłeś do Kościoła, chwytany wieloma obietnicami, zaprzedany całkowicie i teraz Bóg musi pracować na takim egzemplarzem, jak ja, żebym ja wydał dyrektywę diabłu, że go puszczam, i ja mówię, puszczam cię, nie wierzę w twoje obietnicę. I wiesz co się zaczyna dziać? On musi mnie puścić. Rozumiesz? Bo on nie ma, nie ma prawa. Zobacz, jak ja mówię, że go biorę, to daję mu hasło, że on może mnie brać. Ale jak ja po uczniostwie wypowiadam mu posłuszeństwo, zwróć uwagę teraz, to, to teraz będzie mega ważne, co powiem. Popatrz. Jaki przeciętny chrześcijanin cielesny robi błąd? Zawarł z diabłem przymierze, diabeł go trzyma, a on w tym przymierzu, słuchając diabła, zastosowuje się do tego, jak zrobić, żeby nie cierpieć. Czyli on mu rozkaże, zarób więcej pieniędzy. Orzeń się. Musisz mieć seks. Musisz mieć to, musisz mieć tamto. I wtedy taki chrześcijanin, który jest trzymany przez diabła na twardo... Na przykład. Daj mi obietnicę, mi jest źle, nie? A ty mi dajesz obietnicę, no bo... No bo nie wiem, bo się nie ożeniłem, nie? No, jak się ożenisz, to będziesz szczęśliwy. I zobacz, ja wierząc to jestem niewolnikiem. I wtedy idę do Boga i mówię, Boże, daj żonę. Rozumiesz? Utrzymuję przymierze. Rozumiesz, cały czas jako niewolnik. Rozumiesz? Albo na przykład coś z pieniędzmi jest nie tak, nie? I to rozkaż mi, że muszę mieć odpowiednią pole pieniędzy, będę szczęśliwy. Od rana i do pracy i zarobić. Wtedy będziesz, dużo, muszę dużo, problemu. dużo. Tak, no, I i będziesz szczęśliwy. Pracować, I bo... mi jest źle, w którymś momencie mi jest źle i on mi mówi, że teraz, żeby mi było dobrze, muszę wypełnić warunki przymierza. Bo on dyktuje, wszystko dyktuje warunki. No i teraz ja idę do Boga jako cielesny chrześcijanin i mówię Boże, co ty biedny w niebie jesteś? Daj mi kasę. I teraz rozum, ty blokujesz pieniądze w swoim życiu. Ty blokujesz pieniądze w swoim życiu. Rozumiesz? Bo gdy Bóg nawet by chciał rozwiązać twoją sytuację finansowo, ale nie na polecenie Kundla. Przymierze się wzmocni i dlatego wielu chrześcijan się sprzedało. Wszyscy bardzo Judaszem, a ja mało ludzi znam, którzy nie byliby w tym namaszczeniu. Rozumiesz, w namaszczeniu Judasza to niemalże są wszyscy. Tylko pytanie, kto wyda temu wojnę? Ktoś na przykład powie do mnie czy ja jestem czysty? Ja nie mówię o tym, dlatego wydałem temu wojnę. Wchodzę w kościół, od rana, ile się tylko da, wydałem wojnę, żeby nie wszedł w czary. A te, które jeszcze są, żeby zdechły. Natomiast, jeżeli nie wydasz temu wojny na całość, zostaniesz w przymierzu. Zostaniesz w przymierzu. I wiesz, jak przeciętny człowiek siedzi? Praktycznie każdy chrześcijań w tym siedzi. Chodź, Waldek. Zobacz. To jest przymierze z Mamoną, które człowiek zawarł, a to jest przymierze z miłością. Dwoma rękami. Jeden, drugi. I tak żyje przeciętny człowiek. Znacie to? I zgadnij, z której strony jesteś telepany. Od człowieka i od mamony. Tak ci się wydaje. Bo tu ci się film urywa. Ale tak naprawdę to ty stoisz w przymierzu, bo ty chcesz. Bo ty uwierzyłeś i stoisz w przymierzu. I jesteś o tak, bu, 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 telepany. Widzisz to? I teraz wołasz do Boga, pomóż, pomóż. I wiesz, jak Bóg ci chce pomóc? On ci przyjdzie i powie, słuchaj, przestań czarować, wymów posłuszeństwo temu gościowi. Jak to? Przecież jak to? Ja przecież muszę mieć kupę kasy, przecież ja muszę mieć sprawy damsko-męskie załatwione, bo bez tego to mnie szlak trafi. Już cię trafił. To cię tylko ta wiara połączyła z diabłem. Jeżeli dorośniesz w uczniostwie do tego, to ty robisz coś takiego. Patrz, Bóg ci daje słowo, Bóg ci daje Kościół. Teraz przyjdźcie tu z pięciu. No, pierwszych z brzegu tam. Chodźcie, no pięciu ludzi potrzeba. No. Pięciu to jest tyle, co palców w pa, ręku, w rącu jednym. I teraz chodźcie tu, chodźcie tu, stójcie tu. I teraz patrzcie. Jeżeli ja przychodzę na uczniostwo, nic tu nie rozrabiajcie, będzie dobrze. Jeżeli ja przychodzę, już patrzę, coś ściągnąć, jakiś tablet, już coś się by spodobało. <noise> no Taki kościół mamy. I teraz zobacz. I teraz zobacz, oni przychodzą i teraz ja przychodzę na uczniostwo, tak, przychodzę z swoim tym towarkiem. O, chodźcie tu, pomóżcie, bo towarek trzyma, no to nie ma lekko, nie? I teraz, i teraz oni modlą się o mnie, wyzwalana jest Boża moc i żeby do mnie, czyli do tego głąba cielesnego, coś zaczynało docierać. Oni nie mogą mnie wyrwać. Oni muszą mieć słowo, oni muszą mieć objawienie i z czasem tobie nie będzie do mnie dochodzić, że do mnie dotrze. A po co mi te dwa kundle? Nie żona ci niepotrzebna ani mąż, tylko ta obietnica. Rozumiesz? Obietnica, na której wisisz i zaczynasz jarzeć, co się dzieje. Zaczynasz jarzyć, co się dzieje, i w pewnym momencie mówisz: No, jedno opuściłeś, a drugie od razu ten wspiera tego teraz. <gryw> I tu jedziemy, nie? I teraz zobacz. I teraz, jeżeli ty. Dorośniesz i dalej wytrwasz wierzę, jak mówisz, dość. I on musi puścić. To robi światło. I teraz popatrz. I teraz siedzisz w kościele, chodź, i my trzymamy się Bożych obietnic jako ciało, i my wezwalamy Bożą moc, jesteśmy podpięci pod miłość. Jest napisane: Wtedy miłość przepływa od jednego do drugiego. A teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli ty łapiesz się za diabelskie obietnice, chwyci mnie tak, w ten sposób, a ty sobie dobierasz takich samych ludzi z kosmosu, choć ta się tu kościół na boku. I pamiętacie, co ostatnio rysowałem? Z kim masz największy kontakt i jaki duch do tego cię doprowadził? Czy czasem poza kościołem, jak masz większą relację z ludźmi, czy czasem nie dobrałeś sobie szamanów do życia? Wszyscy tak żyją. I wtedy i wtedy co przetaczane jest? Żonglujemy chwałą. Diabła. Pod pozorem naszej chwały, pod pozorem chwały pieniędzy, pod pozorem chwały miłości od człowieka żonglujemy diabelską chwałą. I w tym momencie jesteśmy po tamtej stronie. To, co rysowałem. Dzięki bardzo wszystkim. Czyli w tym momencie to dzieje się to. Przypomnijmy sobie ten rysunek. O. Pamiętacie? Tu jest właśnie kościół. Tu są zdrajcy, religia, a to jest świat. To jest jedno i to samo. I teraz pamiętacie, Jezus powiedział w Ewangeliana tam bodajże w 12. rozdziale, gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. W świecie jest taki rozkład. Gdzie jest Duch Święty, tam są jego ludzie. Gdzie jest diabeł, tam są jego ludzie. Gdzie jest diabeł, tam są jego rodzina, gdzie jest Duch Święty, tam jest jego rodzina. Dlatego, jak Jezus, pamiętacie, jak on stanął, z uczniami stał, przyszła jego rodzina i on mówi: To jest moja rodzina. To jest moja rodzina. Ci, którzy słuchają słowa i strzegą go, czyli nie czarownicy. A zgadnij, co bracia Józefa robili? Abra, kadabra, umbra, bumbra. Jest napisane, że oni nie wierzyli w niego. I oni stali razem, tak samo jak bracia Józefa, też byli razem. Widzisz? Ludzie ci, Zobacz, ja byłem w świecie, ja wiem, kto mnie otaczał. Szajbusy z damsko męskich, lub robokopy, lub chłopaki z drużyny. Ja wiem, jak mi było po drodze z nimi, to ja razem z nimi byłem. Na okrągu. A wiesz, że większość ludzi się nawraca i się nic nie zmienia. Dalej są zasady, główny łączniki to nie jest, to nie jest Duch Święty. Tylko główny łącznik dziś człowieka to jest mąż, żona, kolega z pracy. To są główne łączniki, które łączą człowieka. No bo co tych ludzi łączy? O to właśnie. O te czary mary. O to łączy ludzi. Zgadza się? No czym najbardziej ludzie dziś są połączeni? To wiesz, dlatego Jezus powiedział: mi nie liczą się więzy krwi, ale więzy ducha jako priorytet. On nie powiedział, że zgnoił te więzy. Nie. Ale one nie mogą być priorytetowe. I pamiętacie, jak Żydzi chełpili się, że oni są Żydami z urodzenia. A w Biblii jest napisane, nie Żyd z urodzenia, Żyd z wiary jest prawdziwym Żydem. Zgadza się? I teraz pytanie, przy jakich ludziach stoisz? Z jakimi ludźmi jesteś jedno? To znaczy, że pasterz zgromadził razem ludzi. Dlatego jakby do Ciebie ktoś dzwonił i zapytał. Z kim ty tam stoisz? Z kim ty siedzisz? Z kim ty żyjesz? Co was łączy? Jakie macie cele? No, jak to co? Wspólne czary najczęściej jest. I dopiero w kościele możesz to przełamać, że dlaczego? Pamiętacie, dlaczego my się spotykamy? Dlaczego mówimy sobie, czy rodziną i tak dalej? Dlaczego? Bo co nas łączy? Nie małżeństwo, nie urodzenie, nie jakieś tam hobby koni, yy, nie zbieranie znaczków yy, i tak dalej, i tak dalej. Co łączy kościół? I pomyśl, jeżeli Kościół łączy Jezus, a Ty ciągle jesteś poza Kościołem, to Ciebie łączy te poza kto? Siadomyś. Jezus powiedział wyraźnie, gdzie ja jestem, gdzie mój duch, tam jest mój sługa. Czyli na przykład ja mówię, że jestem gigantycznym chrześcijaninem. No i dzwoni do mnie Bóg, mówi: A gdzie ty jesteś? Yy, no tu i tu. A z kim ty siedzisz? No z tym i z tym. A przecież to nie moi ludzie. To nie jest kościół. A dlaczego z nim siedzisz? No bo mam więzy finansowe. Albo więzy krwi. Bo to mój brat, Józek. Rodzony. A potem dzwoni do ciebie? Z kim siedzisz? No z żoną, z mężem. A potem dzwoni do ciebie. Z kim dzwonisz? No, z pracownikami, no przecież pracuję, nie? A potem dzwoni do ciebie z kim siedzisz? No, tam gramy w piłkę z chłopakami. Ty. Ty ciągle z kim siedzisz? A kiedy ty siedzisz z kościołem? Kiedy ty siedzisz z, ze mną? Nigdy ciebie tam nie ma ciągle siedzisz z jakimś innym układem. Dlaczego tak jest? I pamiętacie, w innym miejscu w Biblii napisane, cóż ma wspólnego niewierzący z A co ma? Wszystko często. Te same bałwany, te same czary, wszystko te same jest. Zobacz, jak ja głoszę takie słowo, to najczęściej ludzie się podnoszą i wstają. No bo głupio im, że tak żyją. Zamiast pokutować i zamiast prosić Boga, żeby z tego wyprowadził. Wiesz co? Możesz przyjść całkowicie zagmatwany w demoniczne rzeczy, w czary. Ale powiesz coś takiego. Duchu Święty, okej, okay, padła diagnoza, się uczymy i Bóg nas z tego wyprowadza. Jest piękne wyjście. Bóg z wszystkiego daje. A wiesz co większość ludzi zrobi ci? To głupek i pójdzie do religii i tam go zagospodarują, bez problemów. Zaklepią, zaakceptują. Jeszcze za to wierność zostaniesz wynagrodzony. Czary mary. Czyli cielesny człowiek nie ma prawa się domyślić, bo to wiesz, te sprzężenie zwrotne. Jeżeli czarujesz w ciele, diabeł cię omamia i nie wiesz, co robisz. Podwójnie, skoncentrowany na ciele omamiony i to jest pętla śmierci. Diabeł mówi, jeszcze więcej trzeba ciało. Byliście w tej pętli, to, to szczególnie to spirale bardzo dobrze widać, bo wtedy odnotowujesz to, jak się martwisz. Czyli tak, się martwisz, ty, ty się martwisz, się martwisz, ty, ty się martwisz. I wtedy widzi, że ci niedobrze jest i nie możesz się z tego zerwać. Nie? Wtedy na tym etapie każdy chce się zerwać, ale widzi, że nie może. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że dalej stoisz w przymierzu. Dalej wierzysz. Dlatego cię można straszyć. Jeżeli cię straszą finansami. Jeżeli cię straszą sprawami damsko-męskimi, to znaczy, że ty w to wierzysz. Czyli przymierze jest nienaruszone. Tak czy nie? I wtedy trzeba uczyć się do takiego poziomu, żeby zerwać przymierze. Nie natychmiast odpowiedzieć na te przymierze, ale zerwać je. Ja nie mówię, że ja wszystko umiem. Nie, 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 nie. Dlatego ja wiem, że ja muszę się uczyć. Zobacz. Ja zawsze popełniałem ten błąd kiedyś i myślę, że każdy z was tak robił, bo to naturalne, że człowiek tak żyje. Diabeł ci rozkazuje, ty nie wiesz, że ty jesteś z nim przymierzu i masz prosta, musisz wykonać jego warunki, żeby z tego wyjść, tak? I pamiętam, jak mi Bóg to objawił, to ja pamiętam, stanąłem i na przykład i tam diabeł mnie czymś wystraszył, nie? I ja pamiętam, jak to nie zadziałało. Rozumiesz? Bóg mi to objawił, ja zerwałem to przymierze i pamiętam, jak to w ogóle nie zadziałało. Jego strach nie zadziałał. Rozumiesz? W ogóle. I, i, i wtedy mogłeś stanąć w takiej sytuacji, pamiętacie, pamiętacie dlaczego, dlaczego król powiedział, macie paść do tych trzech, tak jak wszyscy mają paść, i na wszystkich zadziałało, a na nich nie. I wyobraź sobie, oni stali, my nie mamy potrzeby. Strach nie zadziałał, obietnice nie zadziałały. Widzisz, rozumiesz? Diabeł się odbił od nich. Oni zerwali przymierze jako jedyni w całej okolicy. Zerwali przymierze, stanęli sobie, a pomyśl, oni mieli powód do obaw? Piec rozpalony. Rozumiesz? A ty stoisz. Mieli powód, czy nie? Nie tak jak ja. No tu każdy ma te swoje subiektywne, nie? Oni nie mieli moich długów, oni nie mieli mojego męża, <laughs> nie? oni nie mieli moich dzieciaków wrednych. Nie? No tak, ty zawsze byłeś pokrzywdzony najbardziej, bo ty właśnie wierzysz i dlatego jest, będziesz pokrzywdzony. Nie, oni zerwali przymierze. Oni powiedzieli jasno, stanęli. My nie mamy potrzeby w tym przymierzu być. I widzisz, co się zadziało? Że oni jednak przymierze mieli. <laughs> Ale z kim? Z Bogiem mieli przymierze. I powiem Ci, że gdyby oni się naprawdę spalili, poszliby do Jezusa. Oni powiedzieli jasno, oni byli gotowi na to. Paweł, pamiętacie, był w tym stanie. Chrystus jest życiem, a śmierć zyskiem. Czy tak, czy śmak, jestem Jego. Lepiej, żebym poszedł do Niego, ale ze względu na Was zostanę jakiś tam jeszcze czas. Klasyczny człowiek, który jest w przymierzu z Bogiem. Pamiętacie, jak Paweł porwał wszystkie przymierza z diabłem? Biedny? Nie ma problemu. Nie zawrze przymierza z diabłem przez biedę. Bogaty? Nie ma problemu. Nie zawrze przymierza z diabłem przez bogactwo. A ona zacznie w kościele jak jest. Coś tobie idzie i po tobie. Zaczarowany, rozmemłany, koniec, kropka. Naburczony. Pu, 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 pu. Poburczysz, poburczysz i jedziesz tam. Po co to? Rzuć te przymierze. Zobacz, jak Izrael wychodził z Egiptu, na czym to polegało? Oni zerwali z faraonem przymierze. Bo jak siedzieli po tamtej stronie, byli w przymierzu. Faraon im rozkazywał, mieli plany, mieli to robić i tak dalej. Zgadza się? A Bóg co im powiedział? Nie będziecie głupka słuchać. Chcecie tak? A oni chcemy. No i wyszli. Oczywiście ile było manewrów bożych, żeby złamać Faraona, nie? Zerwali to przymierze po prostu. I tak samo tutaj, zadaj sobie pytanie, kto cię ciągle otacza? Tam, gdzie jest duch, tam, gdzie duch prowadzi, tam jest mój sługa. Kto, przy kim najczęściej stoisz? Zadaj sobie pytanie, patrząc na tych ludzi, jaki duch ich przyprowadził? Jaki duch ich przyprowadził? I najczęściej ludzie cię leśni robią w ten sposób, siedzą po uszy w świecie, ale biorą na zamęt religię, i usprawiedliwiają się, że tam znają doktrynę, znają to, znają tamto. No, no nie ma tak. Zobaczcie. Yy. Im bardziej wierzysz w tamte rzeczy, których mówiliśmy, czyli w te kręcenie ciałem, tym nasilają się poziom czarów. Dlatego, gdy jesteśmy w uczniostwie w kościele, to wpływ diabła na człowieka jest, za, jest zakłócony i człowiek ma możliwość. Płopania się w tym, zaczyna tak jarzyć, nie? i jak wytrzyma w prawdzie, to Bóg go doprowadzi do takiego światła, że nie uwierzy w obietnice diabła. To nie oznacza, że nie będziesz mógł się żenić ani zarabiasz pieniędzy. Wcale nie, ale żebyś to robił w czysty sposób już. Zobacz, czyli żebyś to robił w końcu, w końcu, zwróć uwagę, wbij sobie do głowy. Nikt tu nie mówi, żeby się nie żenić, bo oni tak słyszą, bo te uszy mają zapchane diabłem. Nikt nie mówi ci, że masz się nie żenić, zarabiać pieniędzy. Będziesz te rzeczy robił i dobrze jak te rzeczy robił. Dobrze jak masz żonę, dobrze jak masz męża, ale bez czarów. Bez czarów, bez wielkich, potężnych nadziei, że ta kobieta, mężczyzna ci po prostu ma niebo zrzucić na ziemię. Przestanie się piłować tego męża czy żonę w końcu. I te biedne dzieci? I rzucisz się na Boga i tym ludziom dasz to, co od Niego przyniesiesz. A nie zbujować z siekierą jeden na drugiego. No nie, nie rób tego. Właśnie to jest bez czarów, tak samo jak zaczniesz zarabiać pieniądze. Poczucie bezpieczeństwa. Rzucasz się na Boga. Poczucie satysfakcji, miłości, szczęścia. Zostaw ludzi, rzuć się na Boga. I to, co od niego przyniesiesz, przecież zobaczcie, jakby to fajnie było, gdyby ludzie w robocie pracowali. Załóżmy, ktoś musi pracować ileś godzin dziennie, ale pracuje w wierze w Boga. Rozumiesz. Można pracować, nie mając dołów, zwiech, depresji, to, co dziś wypalenie u ludzi jest i tak dalej, bo nie potrafi człowiek podejść pod narzędzie pracy i nie pracować dla własnej chwały, dla tasowania chwałami, czyli czarować. Musisz nauczyć się pracować bez czarów. Żenić się bez czarów, robić zakupy bez czarów. Wszystko w wierze w Boga robisz, a nie w wierze w dane rzeczy. To jest ta różnica. I wtedy żyjesz w wolności. To się nazywa wolność. Wolność nie polega na tym, że nie ożenić się, nie mieć pieniędzy, nie jeść, nie pić, nic nie robić. Nie, to nic nie daje, bo to nie narusza wiary. To się nazywa ćwiczenie cielesne, niewielki pożytek przynosi, nie mówiąc żaden. Tu jest kwestia, żebyś umiał sterować swoją wiarą i wiedział, że kto jest królem królów. I teraz, jeżeli zaczynasz w kościele obracać Bożą Chwałą, degradować te chwały, to wyzwalasz moc Jezusa. I tu właśnie jest miejsce na miłość. To jest te miejsce, które zawierzasz Bogu, a żeby zawierzyć Bogu, nie trzeba zawierzyć ten system. I wtedy dopiero przez Twoją wiarę, przez Twoją wiarę, nie czyjąś, przez Twoją wiarę, Bóg może nie wiem, jak chcieć. Zesłać na ciebie swoją miłość, ale jeżeli nie wierzysz, to ona pójdzie bokiem i wpakujesz się w diabła. I to wcale Bóg nie, że nie chce. Dlatego ja od lat słyszę ten skowyt ludzi zademonionych, że oni chcą słyszeć o miłości, bo je nie mają. Bo je nie mają. Najczęściej są to bawochalsy. Nie mają. Dlatego Biorą ten kamień i gdy, gdy chcesz wyzwolić innych ludzi, to oni biorą kamień i mówią, nie wyzwolisz mnie i nie wyzwolisz innych. Mów tak, żeby nie naruszyć systemu. To się nazywa u nich miłość. Czyli jak diabeł mi wydaje rozkazy, to ja muszę pójść do Boga i on musi to zaakceptować. I inni ludzie, że te rozkazy są właściwe. To się nazywa akceptacja i miłość i zrozumienie. Pamiętasz, że w świecie jakiego zrozumienia chciałeś? Że ktoś zaakceptował Twoje przymierze i cię zrozumiał. Zgadza się? Na tym to po... I co pomógł ci? Czy łechtaczki uchowe pomogą ci? To trzeba postawić diagnozę, jak jest, chcesz pójść do dentysty, klawiaturę będziesz miał. Co drugi ząb dziurawy, co trzeci trzeba kontówko tam wiercić go. A dentysta pijany ci powie: Cudownie, cudownie, cudownie. No wychodzisz szczęśliwy, tak? Cudownie. Ci uśmiechasz, a tak. Nord Stage 3. Ale jest cudownie. A może k -Lab. Cudownie. Właśnie tak ludzie przychodzą. Zawarte przymierze z diabłem. Mów mi dobrze, mów mi dobrze. Jak tylko źle powiesz, ja od razu. Najpierw do ostatniego rzędu, a potem noga nie naruszaj mego przymierza, nie naruszaj moich upodobań, nie naruszaj moich statusów. I tak coraz trudniej się siedzi w kościele, bo ty nie naruszaj, to coraz bardziej naruszają, nie naruszaj, to coraz bardziej naruszają, a potem tu nie ma miłości i wybieg, na ulicę. Gdzie? Do mamusi, do tatusia, do mężusia, do żonusi i już jesteśmy w domu. Zgadza się? Tam się okazuje, że wszystko jest pełne zrozumienie, akceptacja i pełne błogosławieństwo. Efezjan 4,1, zobaczmy. Tu będzie ciekawa historia. Zobaczcie, tu przelecimy w miarę szybko, eee, tak mi się wydaje. Proszę więc Was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością. Z cierpliwością, znaczy, znoście jedni drugich w miłości. To jest mowa do kościoła, żeby było jasne, tak? Starając się zachować jedność ducha, w więzi i w pokoju. I to zobaczcie. W tym obrazku, no trochę źle, że tak to tasujemy. Zobaczcie. Okej, okay, będziemy przelatywali. Zobacz. Tu jest jedność ducha. Tu jest ludzi, którzy tak funkcjonują, oni będą mieli z sobą, jeżeli tak jest, jeden człowiek, drugi, trzeci, oni będą mieli i łączność ducha. Jedność ducha będzie. I z tymi ludźmi, którzy tu będą, nie będzie nic wspólnego. To będzie cięcie. Dlatego, jak masz jedność po linii krwi, rodziny, małżeństwa, tradycji, yy, narodowości i tak dalej, to ta jedność, kto ją ugruntował? No? Uhum. Jeżeli ta jedność jest priorytetowa po cielesnych warunkach, czyli krwi, małżeństwa, rodziny, tradycji, narodowości itd., jeżeli takiej jedności się trzymasz, czy Mamony, czyli w finansach, w sprawach, to zgadnij, kto to jedność. I zobaczcie, tam, gdzie byli mężowie Boży, priorytet połączenia był na innym poziomie. Józef od razu był rozerwany. Jezus też od razu był rozerwany. Nawet miał te więzy przecież niby krwi. Zwróć uwagę, oni od razu weszli w inne połączenia na wyższym priorytecie. Każdy jeden mąż Boży tak zrobił. Każdy jeden. Mojżesz tak samo był odseparowany od całego systemu egipskiego. Najpierw był, zobacz, od matki, potem od Egiptu. Mojżesz to klasyczna droga właśnie odseparowywania go. Najpierw był jedno z mamo, odcięli go, potem był jedno z, 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 tym, z Egiptem, odcięli go, Czyli, jeżeli ty dziś utrzymujesz jedność na starych zasadach, tak jak twoi rodzice, to ty siedzisz w Egipcie, ten sam duch, bo on właśnie chce, żeby te połączenia, te priorytety były na najwyższym poziomie. I one cię będą pilnować, żebyś był w przymierzu. I jeżeli myślisz o rozwodzie, to głupio myślisz. To nic nie zmieni. To wcale nic nie zmieni. Mało tego, zauważyłem, że ktoś ma wrednego męża, wredną żonę. To dobrze. To mu pomoże zrozumieć szybciej, że z tym przymierzem coś jest nie tak. Gorzystymi, co się znoszą i pielęgnują ten system. Czyli jak mieliście wynik tego przymierza fatalny w finansach, małżeństwie i tak dalej, to ci łatwiej było się uczyć i zbadać to. A ci, co mają wynik jako taki, oni nie chcą nawet tego badać. Oni nie chcą naruszyć tego przymierza. I Biblia mówi bogatemu jest trudniej wejść. Łatwiej wybuntowi przez ucho igielne. Bo tu chodzi bogaty nie o ilość pieniędzy, nie? Satysfakcja starego życia, a Biblia mówi, te życie masz znienawidzić. O kurczę. Pamiętacie, kto nienawidzi, nie jest niegodzien. Nie, nie było że tak, tak lekko tego. Tylko tak naprawdę czy chodzi o nienawidzenie życia? Czy tak naprawdę masz znienawidzić rodzinę? Czy tak naprawdę Bóg mówił, że masz znienawidzić męża, pieniądze, czy może przymierza? Widzisz, o co Jezus mówił? I dlatego, gdy ktoś nie jest w uczniostwie, on nie przyjmie tego, co mówił Jezus, bo on zrozumie to pod kontrolą diabła, że Jezus mówił, że ma znienawidzić żonę, pieniądze i męża i dzieci. I teściowo. No z tym to się trzeba zrobić, ale reszta nie. A Jezus w ogóle nie o tym mówił. W ogóle nie o tym mówił. Jezus mówił, masz nienawidzić łączności. Z diabłem, masz znienawidzić przymierze z diabłem, i to jest twoje docelowe uczniostwo. Dlatego jak ktoś jest cielesny, to rozumie normalnie, rozumie tak, jak diabeł mu mówi. Masz nienawidzić żonę, męża. A tak nie jest. I póki będziesz cielesny, będziesz winił pieniądze, żonę, męża lub tam trzymał nadzieję. A to jest błąd. To jest duży błąd. Zobacz. Dobra, czyli. Nienawidzić swego życia, to jest zupełnie tam w, w, w Ewangeliana to było, 12, tam 25 bodajże. Kto, kto przeczyta Ewangeliana 1225 Ma ktoś pod ręką? Zawsze pójdziecie do domu po Biblię. Macie czy nie macie? Nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale można tam zobaczyć. Ktoś ma? No, najlepiej na głos. Chociaż my duchowie jesteśmy, do przeczytamy z powietrza. No. O. I teraz o co chodzi, żeby być dekadentem? Masz żonę? Mam, nienawidzę. Masz męża? Mam, nienawidzę. Masz teściowo, mam, nienawidzę. Masz pieniędzy, mam, nienawidzę. O to chodziło Jezusowi? Ale nie rozumiałeś tego tak? To nie tak. Ostatecznie tak skończysz, jak będziesz w tym przymierzu siedział. To no bo ludzie tak kończą, że nienawidzą tych pieniędzy, nienawidzą... Te... Bóg... Ci... Jeżeli ci jakiś chrześcijanin mówi, że nienawidzi pieniędzy, to ty powiedz do niego, upamiętaj się. Jeżeli jakiś chrześcijanin mówi, że nienawidzi żony czy męża, to ty powiedz pokutuj i upamiętaj się. Rozumiesz? A to można z pokoru. Ja nienawidzę męża, żony. Ja nienawidzę pieniędzy. To znaczy, że ty siedzisz w przymierzu. Tu Widzisz, to jest z punktu widzenia cielesnego człowieka normalne, że tak mówi. Ale jak spojrzysz na to z punktu widzenia ducha, to czego masz nienawidzić? Diabła masz nienawidzić, rozumiesz? Ale zobacz, jak Biblia mówi, że te życie masz nienawidzić, to znaczy, że diabeł z tobą był jedno. To na przykład, ja pamiętam jakieś ja przekamarzałem z Jezusem: zaraz, zaraz, zaraz. To mam nienawidzić diabła, czy swego życia? Mam nienawidzić diabła, czy swego życia? A jezus mówi, wiesz co? Przed uczniostwem jest to jedno i to samo. Rozumiesz, jak wierzysz w diabelskie to jesteś tak mocno związany z diabłem, że to jako ogórek w zalewie kiszonej. Dlatego te, są te teksty: zaprzeć się samego siebie, rozumiesz? I zacząć się uczyć, bo tak diablicho człowieka oblazło. Jasne, że bój jest tylko i wyłącznie z diabłem i jego masz nienawidzić, a nie pieniędzy, ludzi, świata, czy polityków, czy czegokolwiek. Nie. Nie. Nienawiść masz mieć skierowaną do diabła, rozumiesz? Ale żeby mieć nienawiść skierowaną do diabła, trzeba go znać. A jak zna człowiek cielesny diabła? Dlatego nienawiść kieruje tam, gdzie myśli, że są te negatywne wyniki do człowieka, do pieniędzy no bo ostatecznie ludzie wściekli są na to. A to nie tak jest. Zobacz. Dobra, to to rozumiemy, przeczytała dobrze, bardzo dobrze przeczytałaś, super. Jedno jest ciało, czyli nie nienawidzimy ludzi, sytuacji i pieniędzy, tylko diabła. I przymierza z Nim. Tego nienawidzimy. To to jest te miłowanie swego życia. I to jest, to jest tekst pełen chwały. Jego Jezus powiedział. Zgadza się? Tak czy nie? To jest tekst, to tak jakby lekarz Cię operował i mówi nienawidzę Twojego raka. No nienawidzę. Nienawidzę Twojego życia z rakiem. Dlatego co zrobimy? Wytniemy go. A Ty mówisz nie. Od razu każdy, jak rozumiesz, co ten lekarz do ciebie mówi, to powiesz, niej, facet, tylko szybko. A, on mówi, A może trochę zostawimy? Ty będziesz, daj noża, sam wydłubie. Będziesz chciał wyciąć do zera. I te, to, co jest, powiedział, to jest pełne chwały, ale jak nie jesteś w uczniostwie i czytasz to z diabłem, to myślisz sobie, no nie układ, to może nie dzisiaj. Jest mój, przestańcie czarować, przestańcie łączyć się z diabłem, przestańcie wierzyć w jego obietnicę, a przyjdziecie do mojej miłości i będziecie mieli odcięcie od wszystkich negatywnych rzeczy. A ktoś mówi, to jak to, to ja będę miał pieniądze? Będziesz miał, czy nie? Będziesz miał, to jest drugorzędna sprawa, ale już odcięto od wpływu diabła. Widzisz to różnicę? Możesz mieć pieniądze i być odcięty od wpływu diabła i nie mieć i mieć odcięte od wpływu. Jak to nie mieć? I odcięty. No tak, może być. Trudno to zrozumieć, nie? Ale tak jest. Zobacz. I teraz właśnie w jaki sposób to uzyskujemy. Zobacz. Jedno jest ciało: Bóg, Jezus, Kościół. Jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. To jest twoje powołanie. Diabeł cię powołał i Bóg cię powołał. I dlatego w uczniostwie możesz dojrzeć do tego, z jakim powołaniem się zgodzisz. Patrz, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Zwróć uwagę, tu nie ma jedna doktryna. A co łączy ludzi religijnych? Siedzą po uszy w diable, a łączy ich doktryna w Kościele, ty. Pomyśl, pozawierane przymierza z ludźmi, jedność, tu się chodzi, a potem tacy ludzie wymontowują się, idą do kościoła i z kościołem łączy ich tylko doktryna, a życie łączy duch i wiara. <grych> Jak myślisz, czy doktryna rzuca ludźmi po świecie, czy wiara i duch? Czy to, w jakim miejscu siedzisz i z jakimi ludźmi się łączysz, to doktryna zdecyduje, czy wiara i duch? No? Wiara i duch. Wiara i duch. Doktryna nie ma żadnego wpływu, co ty tam na tej koszulce masz napisane, czy tam w swoim zeszyciku. Zobacz, co jest napisane, popatrz, piąty wiersz, to jest giganty. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich. Czyli jeżeli ty naprawdę czcisz Boga, wyla wylazłeś z czarów albo wyłazisz z czarów, to masz jednego Pana, jedno zanurzenie. W słowie, i obok tobie będą topić się tacy sami ludzie, jak ty, jeden chrzest, czyli jeden Pan, jeden chrzest, i jeden duch. To zobacz, o doktrynie nic nie powiedziane jest. Co się liczy? Duch, czyli priorytet, cel, zanurzenie. Poza tym. A to, co ty tam masz na koszulce, wcale się nie liczy. To, że tam. Ty Wyznania takiego czy śmiego. Zobacz. Jeden Bóg i ojciec wszystkich. Zobacz. A każdemu z nas została dana łaska według miaru daru Chrystusa. Dlatego pismo mówi: wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. To na razie sobie odpuścimy, bo już czasu mało jest, ale jedziemy w tym całym układzie. Tylko to, zobacz. I to jest napisane, że jak to ma być. I cała jedenasty wiersz, organizacja kościoła. I on ustanowił jednych tymi, drugich tymi, trzecich tymi, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla po co? Dla budowania ciała Chrystusa. To jest jasne. Dlatego zobacz, wszyscy samoluby nie chcą w jedności budować ciała. Chcą budować rodziny, chcą budować firmy, ale nie ciało. Nie ciało. Ciało to jest. Ciało to jest jego firma, ciało to jest jego rodzina. Nie ciało jakie, jak to w priorytet weźmiesz? Domyśl się. I w ten sposób przeklina swoje życie, ustanawiając w priorytecie ponad kościołem inne rzeczy. Diabeł nie zrobi nikomu przeszkody, dopóki będziesz wpięty w jego system. Poprzez priorytety, poprzez wspięcie z jego ludźmi, poprzez prowadzenie jednego ducha, on ci nie wie, ale spróbuj ogłosić w Polsce to, co my robimy. I dlatego wielu ludzi będzie się zaczęło tym interesować. Coś tu jest nie tak. Bo my śmiało głosimy o zmianie priorytetu. To smutne jest coś jest z rzadkością. Bo póki utrzymujesz stare priorytety, diabł ci na wszystko zezwoli. A no, jaki powód ma nie rozwoje? Jego człowiek, jego ludzie, jego rodzina, jego ciało, jeden chrzest, jeden duch, jedna wiara. No to jaki problem? Ale tylko złam. Tylko złam priorytet. Powiedz, że okej, okay, nie przymierzę z Tobą, a przymierzę z Bogiem. Nie główne przymierze zawrę po krwi, z ludziach, męż, żona i tak dalej, ale z kościołem. I zobaczysz, co się zacznie dziać. Kocioł, dlatego że traci on cię, jakby traci nad tobą kontrolę. Urywa mu się wszystko. I wtedy jest problem. Zobacz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do człowieka doskonałego. Zobacz, tam cały czas jest mowa o jedności, nie, o budowaniu ciała. Zobacz. Po co? Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie. Przez... Jeżeli człowiek jest wpięty w system świata, to jak on ma nie być rzucany każdym powiewem nauki? Będzie po prostu zamiatany, no bo to podłączenie takie jest. Siedzisz pod prądem, to cię będzie łomotać. Wypnij się z tego. Ale no, żeby wypiąć się, to trzeba zerwać przymierze z diabłem. Lecz będąc szczerymi w miłości, patrz, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. I zobacz, jest Chrystus, popatrz jak Twoje życie ma wyglądać. Z Niego całe ciało, czyli Kościół, harmonijne, złożone i zespolone, harmonijnie, harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach. Dzięki działaniu każdego członka, zobacz, harmonijnie, złożone. Poczytaj, nie że każdy jest tam w swoją stronę. Po polsku, wiesz. Jako polski naród, wiesz. Zrobimy tak. A jak to tak? Bo <laughs> no tak. z żoną się nie zgadzamy. Wypiliśmy kawę i my się nie zgadzamy z kościołem, wiesz. Jako ty jedno się reprezentujesz? Rodziny? Firmy? Jakiejś grupki ludzi. Gdzie ty jesteś harmonijnie złączony? Gdzie ty działasz, tak wiesz, w harmonii z ciałem? Kto, co to jest? Ty i przedszkolanka w przedszkolu? Rodzina, gdzie to jest? Zobacz, z niego całe ciało harmonijnie złożone. Bo, bo ja ci powiem, jak jest Jezus twoim Panem, to Kościół jest twoim ciałem. To jest oczywiste. Jeżeli diabeł jest twoim Panem, to masz inne ciało w priorytecie. To jest oczywiste. No bo jak, w jaki sposób Bóg i diabeł wydają swoje dyrektywy? Przez głowę, przez Pana. Czyli Pan wrzuca dla członka informację i członek to naczynie przesuwa dla drugiego członka. Rozumiesz? I to tak idzie. Pupu, I tak jest życie, to krąży, nie? Zobacz, z niego całe ciało harmonijnie jest powiedziane całe, tak? Tak. Harmonijnie. Czyli ma być zgrane, tak? Zespolone, tak? We wszystkich. Patrz, jaka kondensacja słowa. W stawach. Dzięki działaniu każdego członka. I w tym momencie bowiofalce powinien wstać i wyjść. No bo nie wiedzą, że w tym nie siedzą. I będzie... Bu, 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 bu. Stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Dlatego chwacy nie są zainteresowani ciałem Jezusa, są zainteresowani innymi ciałami. Bo są pod innym Panem, pod innym chrztem, pod innym działaniem i inny, szukają stępelka religii, żeby to powiedziała, że jest Git. Patrz, to więc mówię i zaświadczam to w ciągu tego jednego listu, czytamy. To mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony, pamiętacie te czary Mary? Mając przyćmiony rozum. Obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. To jest właśnie, co to jest ta nieczystość i zachłanność. Co to jest? Patrzcie, tam było powiedziane: niewiedza, i od razu pakujesz się w chciwość, namiętność, zachłanność. Dlaczego? Bo zobacz, lecz Wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka. Czyli pamiętacie, mówiliśmy zerwać przymierze. Stary człowiek to jest cielesny człowiek, nowy człowiek to jest duchowy człowiek, stary człowiek to jest cielesny, niewolnik przymierza. I tam było mowa o hakaroty, mówiliśmy to, przelecimy szybko, i odnowić się w duchu, widzisz, i tu jest właśnie złamanie tej bariery. Pamiętacie, w duchu, w duchu Czyli trzeba przebić się w duchu umysłu, czyli umysł cielesny jest bezradny. Musisz przelecieć to granicę i wiedzieć, z kim w tym... Pomyśl. Jeżeli bierzesz jakieś ciało, przykładowo, mm. pieniądze. Jeżeli masz umysł cielesny, to nie ma opcji, żebyś się nie połączył tymi pieniędzmi z diabłem. Ale jeżeli jesteś przełamany. Czyli na przykład, chodź ukasz. I ja zobacz. Tu. on jest duchem świętym Jezusem. Jeżeli ja mam umysł cielesny, to patrzę na pieniądze i widzę w tym chwałę i od razu łączę się z diabłem. Ale jeżeli ja zerwę umysł cielesny, jest napisane: zerwi, to starego człowieka, wyrzuć to, bo w uczniostwie się tego nauczysz, to widzisz Jezusa. I wtedy wydając pieniądze, robiąc coś z nimi, nie łączysz się z diabłem. Dlaczego? Bo ty widzisz tak życie, a nie tak i nie wiesz już, kto ciebie ogarnia. Nie odpalasz się tu z wiarą, ale z wiarą jesteś odpalony tu. I wtedy możesz sobie liczyć pieniądze, możesz coś z nimi robić. Możesz zarobić, wydać. Ale jeżeli jesteś cielesny, nie ma opcji, nie widzisz gościa, nie widzisz diabła i zgadnij, taki zacofaniec w czym siedzi? Widzisz to? I to jest napisane, dzięki, bardzo dobrze. Stawcy plusa. Boś już pokutowała z własnej chwały. Odnowić się w duchu waszego musu, przyoblec się w nowego człowieka, który już jest stworzony według Boga i to właśnie w kościele wzrastasz w tym klimacie, w prawdziwej świętości, czyli oddzielony od przymierza, oddzielony od niewiedzy, oddzielony od głupoty, oddzielony od czarów, oddzielony do od owoców ciała. To chyba dobrze, nie? A co diabeł ci powie, jak będziesz czytał z diabłem? Oddzielony od pieniędzy, oddzielony od żony, oddzielony od męża. I tak oni to robili. Czarne szatki powkładali, nie żenili się, mieli się oddzielić od pieniędzy i wszystko im to się nie udało. Rozumiesz? Diabeł tak ściga ludzi. Oddzielony od żony, oddzielony od męża, oddzielony od pieniędzy. To taka jest mowa tu o tym? I właśnie jak masz stary umysł i ludzie nie są szkoleni, to. Tak muszą to rozumieć. Dlatego kartka na bok i dalej po swojemu. No bo kto przyjmie tekst, że teraz ja nie chcę patrzeć na żonę, nie chcę patrzeć na męża, ale czy o tym Jezus mówi? Czy o tym tam jest mowa, że masz 100 zł nie dotknąć? Nie o tym. Tam jest mowa, że jeżeli Bóg cię wychowa i przebijesz się przez strefy nieświadomości, to ty przestaniesz łączyć się w nieświadomości przy każdej dziedzinie życia z diabłem, a to chyba dobrze. Tak czy nie? No nie, to, to może i niedobrze. No dla mnie to dobrze. I teraz zobaczcie, jak fajnie to jest napisane. Przelecimy tutaj dalej, bo to dalej tam. Coś tu uciekło? Zobacz, 27. Nie dawajcie miejsca diabłu w tym ciągu, widzisz? To jest właśnie ta, ta, ten, ten, ten główne przesłanie tu. Nie dawaj miejsca. I trzeba stać się na to, żeby mieć ten umysł duchowy, i wtedy nie będziesz dawał diabłu przystępu, bo nie dasz się rozkminić na, na pierwszej, lepszej przeszkodzie. 30. Nie zasmucajcie ducha Bożego, świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To mi coś uciekło, zaraz zobaczymy jeszcze. Okej, okay. Okay. czyli weźmy to do kupy. Jeżeli Bóg cię uwolni, przestaniesz stosować nieświadomie ciałem. Obracanie ciałem nie jest problem, ale nieświadomość już tak. Nie mamy wyboru. Musimy obracać ciałem. Musimy chodzić do pracy. Żenić się za mąż, wydawać nie musisz, ale możesz to robić lub nie. To jest całkowita dowolność. Ale musisz nauczyć się, bo jeżeli nie będziesz umiał, diabeł cię przygotował, żebyś w tych wszystkich dziedzinach życia wszedł w czary. I stary umysł niestety będzie to zmuszał cię do tego, bo on jest głupi po prostu, nie widzi. Zobacz jak to sprytnie zrobione. Ty chcesz być szczęśliwy. To jest piękne i normalne, bo jesteś bożym dzieckiem. Chcesz i pragniesz być kochany i być mega szczęśliwy. To jest okej. Okay. Ale pomyśl, jak człowiek ma cielesny umysł, to nie ma wyboru, musi po to pójść do materii. No i religia oczywiście też poszła tu dalej. Zrzeknij się tego, nie musisz być szczęśliwy. No nie, musisz być szczęśliwy, nigdy nie zrzekaj się tego. Ty masz być szczęśliwy. Ty masz nigdy się nie zgodzić na to, że będziesz niekochany albo nieszczęśliwy. Nie. Nigdy nie da się w to wrobić. Masz być szczęśliwy, masz chcieć być szczęśliwy, masz chcieć być kochany. Tylko pomyśl, jeżeli byś miał cielesny umysł, zaczniesz żebrać nie w tym miejscu, co trzeba i wpakujesz się w diabła. Dlatego my przychodzimy do Boga i mówimy: Duchu Święty, ucz nas, żebym wpakował się z wszystkimi swoimi yy, ja kiedyś tak się pomodliłem, mówię, z wszystkimi marzeniami, żebym się wpakował, w końcu w ciebie. A Bóg mówi, ale jest problem. A ja jaki znowu problem? Same twoje marzenia cię ograbiają. Ty nawet nie umiesz marzyć, żeby być szczęśliwy. Ja mówię, słuchaj, zostawmy moje marzenia, ty zrób ze mnie szczęśliwego człowieka. <laughs> Pójdźmy inną drogą. Rozumiem? Ale wiesz, jak człowiek jest uparty, nie? Ja wiem, że muszę mieć panienkę na walizce pieniędzy i wtedy będę szczęśliwy. A ty pomóż! No pomyśl. Pomyśl, co Bóg z tym czymś ma zrobić? Zatkać uszy, wsiąść na rower i odjechać. Po prostu się nie da. Upartych ludzi słuchać, którzy mają nienaruszone przymierze z diabłem i chcą jeszcze w te zagrywki ściągać Boga, Kościół i tak dalej. Jeżeli jesteś w przymierzu z diabłem, jesteś zawalony w priorytetach cielesnych, to przynajmniej nie dotykaj innych ludzi. Jeżeli masz problem z przymierzem, stań w uczniostwie. I w tym momencie Duch Święty Cię wyciągnie. I wtedy będziesz prowadził ludzi w to miejsce, gdzie Cię Bóg wyciągnął, a nie gdzie Cię diabeł zaciągnął. W tym kościele nikomu nie są potrzebne doktryny, bo doktryny to sobie każdy może wykopać skąd chce. Nikomu nie są potrzebne dobre e, chęci. W tym kościele potrzebne jest to, żebyś Ty doszedł do Boga i za Tobą, bo tym śladem doszli inni ludzie. Ale jeżeli ty źle trafiasz, najgorsze co może być, to mieć dobrą doktrynę i iść pod zły adres i oszukiwać innych ludzi. I to właśnie robi religia, główna specjalistka od zwiedzenia ludzi. Nie rób tak. Nie umiesz utrzymać jedności z kościołem. Albo złapiesz to jedność z kościołem, albo nic nie rób. Bo robisz szkodę, rozrywasz kościół. Jest napisane: harmonijnie każdego członka Bóg nam wytyczył, w jaki sposób mamy pracować. Nie umiesz pracować z Kościołem, to znaczy, że masz butę. I albo się z tym Duch Święty rozprawi. Wystarczy, że się poddasz, ale żebyś trzymał się buty, będziesz jeżdżał w rozłamy, będziesz wjeżdżał w kłopoty, będziesz wciągał innych ludzi w swoje gierki, nawet nie będąc tego świadomy. Nie rób tak. Bo w tym momencie możesz zwalić na siebie podwójne przekleństwo. Nie dość, że swoje życie pogrzebiesz, to jeszcze pociągniesz innych ludzi. Musisz być świadomy, gdzie idziesz, a zawsze ktoś Twoim śladem będzie chciał podążać. Dlatego kościele, zobaczcie, jakie to jest proste. Uniżamy kark, pakujemy się w kościół, uznajemy drugich, jednych za wyższych od siebie, wzajemnie zasilające się stawy, bo kościół to Jezus. I w tych warunkach uczymy się, każdy czarodziej, żeby przestał być czarodziejem, bo niestety każdy tak przyszedł tu. Ty, ja, wszyscy tak przyszliśmy tu. I albo damy, jeżeli zrobimy to, co Bóg chce, tak naprawdę to chodzi w pokorze poddać się, w pokorze złączyć się razem, szukać Boga, Duch Święty będzie działał i wtedy ten percepcja nasza się wydłuży, promień się wydłuży, yy, stary umysł upadnie, w to miejsce przyjdzie nowy umysł, no, na zupełnie innych parametrach pracujący. Będziesz widział, co robisz. Przestaniesz czarować w swoim życiu. Przestaniesz pogrążać się pieniędzmi, małżeństwem. Przestaniesz pogrążać się tymi rzeczami. I wszystko w swoim życiu zacznie być błogosławione. I wtedy będziesz mógł do ludzi powiedzieć, ja idę za Jezusem, a ty pójdź za mną. Wtedy nie będziesz musiał nic mówić. Oni za tobą doszli. Powołani pójdą za tobą, a powołani za diabłem pójdą za innymi kapłanami. Powtarzam wam cały czas. Czym Ty jesteś kapłanem i za jakim kapłanem idziesz? Kto Cię otacza dookoła? Czy otacza Cię Kościół, czy jakaś inna cywilizacja? Gdzie siedzisz w centrum? Czy to jest Kościół, czy ciągle... Ja mówię o życiu, nie mówię o jakichś fragmentach życia. Swoimi marzeniami, pragnieniami. I tu możesz namierzyć się, w którym miejscu jesteś i do czego zmierzasz. Jestem przekonany na 100%. Że małżeństwa, które są w kościele, będą miały wyższy priorytet kościoła niż małżeństwa, będą szczęśliwe, nie stracą swojego życia. Jest o tym wyraźnie mówił. Jestem przekonany, że jeżeli małżeństwo zamyka się gdzieś tam w kącie i nie chce z kościołem nic wspólnego, albo traktuje kościół poważnie, ale nie na tyle poważnie, jak finanse i swoje rodzinne konszachty, to jest pod przekleństwem. Ja o tym powiedział, wyraźnie. I wtedy nie uczysz się. Wtedy czas nie płynie ci do przodu. Z kolei jak masz wszystko źle, ale wydasz temu wojnę i uczysz się, mimo że jest źle, pójdzie to do przodu. Pójdzie 100%. I nie załamuj się, że dziś nie działa. Pójdzie do przodu. Pójdzie do przodu. To jest kwestia, jaki tryb zatwierdzisz. Zobacz, to jest napisane, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do jedności wiary i do poznania Syna Bożego. Zobacz, każdy członek wzajemnie zsynchronizowany, zasilający się, słucha głowy Jezusa. I to idzie przez Kościół. To są warunki do uczniostwa, to są warunki do tego, żebyś ty wzrastał i inni wzrastali. I w ten sposób, tworząc kulturę Królestwa Bożego, w jakby w naturalny sposób Bóg nas oczy otwiera, uszy otwiera, umysły otwiera, bo wtedy coraz dalej patrzysz, widzisz i to jest wolność. Wiesz, co robisz. A teraz pomyśl, w trybie ciała, cokolwiek dotykasz, czarujesz i przeklinasz. Męża, żonę, pieniądze, dzieci. Nie mała tragedia. To lepiej dotknij wszystkie te rzeczy i niech Boża miłość leje się z tego. Dotykaj pieniędzy w Bożym Przymierzu, a nie dotykaj pieniędzy w Diabelskim Przymierzu. Dotykaj żony męża w Bożym Przymierzu, a nie w Diabelskim Przymierzu. Bądź Polakiem, ale w Bożym Przymierzu, a nie w Diabelskim Przymierzu być Polakiem. Weź się i na Niemca leć. No przecież to głupota. Rozumiesz? Wszystko to możesz robić w Bożym Przymierzu. Nie lepiej tak jest w Kościele? A? Masz teraz wytłumaczone, dlaczego ten twój mąż był zły niby? Że to przez niego ci się tak źle żyje? Nie, przez niego. Ani nie przez żonę, ani nie przez pieniądze, ani przez Tuska, ani nie przez Kaczyńskiego. A? I nie przez Męcena. Jeżeli coś było nie tak to przymierze stało z diabłem. Jeżeli coś ma być tak, zerwi to dziadostwo. Wiesz co? Co jest najlepsze w tym wszystkim? Dwie, jak to mówią, pieczenie na jednym ogniu. Złapać, zrywać przymierze z diabłem i złapać przymierze z Bogiem. Dwa na raz cudowne rzeczy masz, ale może być dwa na raz źle. Złapać przymierze z diabłem i nie złapać przymierze z Bogiem. To dopiero wynalazek. Chcesz w tym drugim wylądować? Będziemy się modlić kościele, nie? Czy w tym pierwszym lepiej? Hmm? Cudny duchu święty. My nie chcemy być tępymi czarownikami. Nie. My nie chcemy trzymać się żadnego lewego przymierza. Nie. Dlatego jest to przywilej, że Ty możesz dotknąć nas. Naszych umysłów, naszych uszu, naszych serc, naszych oczu. Wiecie, to też może być modlitwa. Popatrz. Zawołaj, Duchu Święty, ja chcę uniżyć się, i ty mnie wepni w ciało. Tego nas też słuchają ludzie gdzieś tam w Polsce i na świecie. Jeżeli ciągle Cię otaczają dziwni ludzie i nie jesteś śpięty w ciało, to znaczy, że przymierze Ciebie trzyma, żebyś był na rozdrożu. W Sodomie, z Sodomczykami, z Solniczką. Takie sobie tam towarzystwo. Narzekacze. Biadających nad swoim losem, wyżywających się na innych ludziach, ciągle ktoś winien. Ale można zadać sobie pytanie, co w takim układzie robisz? Nie narzekaj na nich, tylko powiedz Duchu Święty, dlaczego ja jestem wpięty tak jak oni? Dlaczego ja w życiu znalazłem się z nimi po drodze? I wtedy wołaj. Ja uniżam się, wepnij mnie w ciało, prawowite ciało. Zrób ze mną porządek. Ty zrób. Daj mi chcenie, wykonanie, bo chcę tam się nauczyć. Chcę być wychowany. Chcę zerwać ze starym umysłem. Ty wiesz, co ze mną jest nie tak. Widzisz, gdyby lot wcześniej się obudził, co ja robię w tej Sodomie? Co ja tutaj robię w ogóle? Co, co, co to za ludzie? A solniczka mówi: Też, to nasze miejsce. I te same błędy ludzi. Błąd dama. On powinien zadać pytanie: Co ja tutaj robię? Powinien zadzwonić: Abraham, ty, co ja tutaj robię? Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzie ty, Abraham, jesteś, powiedz. A on mówi: No, tam jestem, gdzie ciebie nie ma. Abraham dzwoni do niego i mówi, a kto u ciebie jest? No jak to? Sodomczycy? I solniczka. To po co ty tam siedzisz? No wiesz, mam przymierze. Solniczka jest od miłości. A Sodomczycy mają kasę mi przynosić. Rozumiesz. No to miało być miasto sukcesu. Znacie człowieka, który nie siedzi w tym przymierzu? A Bóg dzwoni do Abrahama i mówi, patrzeć na to nie mogę. No nie mogę na to patrzeć. Abraham mówi, ty, ale jakoś to będzie, nie? Jak, jak ma to być, jak to są żywe diabły? połączeni z diabłem, normalnie, jak może tak być? I nawet nie zamierzają z tego się wydostawać. Abraham mówi, no ale się zamierzają, ty, no to, kto, gdzie? Nikt nie zamierzał. Trwali w uporze. Lot powinien powiedzieć, słuchaj, Abraham, zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd. Ale potem dzwoni drugi raz i mówi, ty, ale solniczka mnie nie puszcza. Ja już bym stamtąd wyszedł, ale solniczka mnie nie puszcza. Abraham do niego mówi, tak mówi Pan, i tak z niej nic nie będziesz miał. Się zamieni w sól. Nie przetrzymasz. jej. Masz, do, masz taki wybór. Albo siedzisz w sodomie i wszystko będzie spalone, albo się zabieraj ze słupem soli. Jest poni. Ona jest zaprzedana, ona nie wyjdzie. Zaprzedana po uszu. Nie wyjdzie. A jak będziesz się trzymał tego, to i ty będziesz zaprzedany i też nie wyjdziesz. Zrozum, lot niejako w locie... Zerwał przymierze. W locie, dosłownie w locie, i zobacz, jaka silna jest pozycja Abrahama w Bogu, ze względu na Abrahama, lota na kopach wynieśli stamtąd. Ale wiesz, czym się różnił podróż Lota i Solniczki? Lot miał przebłyski bycia z Bogiem. Solniczka już nie. Ona była zaprzedana. Nie szło jej uratować. Zaprzedana po uszy. Nie szło uratować. Twarda była. Nawet aniołowie nie dali rady jej wynieść. Jeżeli będziesz uparty, nikt Cię nie wyniesie. Popatrz, jaki łańcuszek. Abraham wyciągał lota wiarą. Ale już lot miał za mało wiary, żeby wyciągnąć solniczkę. Już kabel pękł. Rozumiesz? Łańcuch pękł. Abraham wiarą trzymał się Boga. Popatrz, popatrz, to jest mąż Boży. Trzymał się wiarą, wyciągał lota, ale wiesz dlaczego lota wyciągnął? Bo on nie był aż tak zaprzedany jak solniczka. Zadziałało. A solniczka na twardo. Nie szło jej wyciągnąć. Po prostu nie szło. Ona biegła tyłem. Kościele, miecie dobry czas, miecie dobre postanowienia przed Bogiem. I nie pakujcie się w czary. Nie rób tego. Nie rób tego. Woj Duchu Święty wszczepnie w Kościół. Chce się uczyć. Chce być wyszczepiony z priorytetu. Nie musisz wychodzić z rodziny, niekoniecznie. Nie, nie. Masz wyjść z wiarą. W wiarę. Z wiary w wiarę. Z fałszywej chwały w prawdziwą chwałę.